Niezatapialni. Witamy w 385 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, jestem tutaj takim quasi prowadzącym, ale tak naprawdę wcale nie jestem prowadzącym, nie jestem żadną taką, nie wiem, panią dyrektor, ani żadnym wychowawcą kolonii, ani nic takiego, tylko jestem tutaj zwykłym Tomkiem, który po prostu druh Tomasz odzywa się jako pierwszy, bo wszyscy inni się wstydzą i ktoś zawsze musi jakby tam... Zawsze jak zaczynamy, zastępowy, oszukam jak tego zaczynamy słowa. Nagrywać podcast, to tam Dominik mówi, że ja, ty pukasz, ja mówię, więc to Dominik puka, ja mówię, więc o to mówię i jest, zdradziłem już, ze mną jest Dominik. Dominik, przedstaw się. Cześć, jestem Dominik. I jest ze mną również Iga. Iga, przedstaw się. Elo, nazywam się Iga Ewa Smoleńska. I reprezentujesz co? Biedę. Nie. Trzymam workiem śmieci. Nie reprezentujesz biedy. Jak już coś, pewnie to... pewnie biedę zaraz mnie pozwie w cywilnym i Ludwik znowu będzie musiał wejść z naszego ramienia. Nie, siebie reprezentuję tylko i wyłącznie. Dobra, więc tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach różnych, ale przede wszystkim o tym, o którym tydzień temu nie rozmawialiśmy, bo nie starczyło nam czasu, czyli że o tym, że ludzie od Days Gone otworzyli usta, co okazuje się zazwyczaj... kiepską decyzją. Błędną, tak. A mimo to... Są dwa rodzaje takich rzeczy, których deweloperzy z jakiegoś powodu nie przestrzegają i pierwsza rzecz, której ja osobiście polecam unikać, jeżeli można jej uniknąć, to są wywiady zaraz przed premierą gry, takie obiecujące coś graczom najczęściej i potem trzeba jakby backtrackować swoje własne słowa. To jest jedna rzecz, jeżeli możecie tego uniknąć jako deweloperzy, to tego unikajcie jak ognia. A druga rzecz to jest po x lat po premierze gry, nie starajcie się mówić, że boli was o ludupa. Najgorsze chyba, są... chyba, że piszecie do Schreiera. Moim zdaniem najgorsze są takie rozbudowane pokazy, jakby prezentacje, jak będzie gra wyglądała, jakie będzie miała mechaniki na dwa lata przed premierą, co nie? To co Ken Levin zrobił na przykład z Infinity, co nie? To znaczy, będzie taka gra. Wyszła? Nie, to nie jest taka gra. Tak, w ogóle ogólnie tak ja to doradzam i też z drugiej strony, jak ja bym miała robić taki wywiad, to są moje ulubione wywiady, bo to jest tak z dwóch stron. A dziennikarze bardzo lubią słuchać o tym, jaka będzie gra zaraz przed premierą, tylko potem, żeby wrócić do waszych słów zaraz później i powiedzieć, że totalnie okłamaliście wszystkich, znaczy... i to wasza wina. A z drugiej strony deweloperzy niby lubią dawać takie wywiady, bo wtedy są w takim przez moment w świetle reflektorów, ale to jest zawsze bad idea. Dominik, słucham. Nic w ogóle nie powinni ludzie mówić, bo inni ludzie, a w szczególności gracze, później i tak jakby rozumieją to po swojemu i wymyślają swoje własne wersje tego, co zostało powiedziane. To też prawda, tak. I tak naprawdę nie należy nic mówić nikomu nigdy. Właśnie, więc marketing, jeżeli jesteś deweloperem, marketing będzie na ciebie naciskał, żebyś coś powiedział w jakimś wywiadzie o grze, zanim ona wyjdzie. I jeżeli możesz się z tego wypisać, wypisz się z tego. Albo jeśli marketing powie, co możesz powiedzieć. Tak. Centralnie, co nie. Dobra, być może, znaczy to raczej na pewno. To raczej na pewno jeszcze zdążymy, bo pogadamy o Philu Spencerze, który też gada, ale on chyba wie, co gada. I gada o duże rzeczy i w ogóle dzieją się rzeczy z tą akwizycją, kupnem Activision Blizzard. I być może, chociaż na to już raczej nie starczy czasu, będziemy rozmawiać jeszcze o poezji w Minecrafcie. Jak nie starczy czasu, to przełożymy to na następny odcinek, który, przypominamy, jest po świętach, bo świątecznego odcinka nie ma. I być może przełożymy to na ten poświąteczny. A to dlatego nie ma czasu, bo na końcu tego podcastu będziemy rozmawiać o Pentimencie. Będziemy rozmawiać o Pentimencie ze spoilerami, więc jak zaczniemy rozmawiać o Pentimencie, a wy nie chcecie rozmawiać o Pentimencie ze spoilerami, to wyłączcie ten podcast i wróćcie do nas po świętach. Znaczy, jak nie chcecie rozmawiać, to w zasadzie w dupie to mamy, bo i tak nie będziemy z wami rozmawiać, tylko z sobą. Wow. Dominik. Wow. Ale... Dominik nie bierze jańców. Dominik dzisiaj jest bardzo tak do ludzi. Sekcja Dominik nie bierze jańców właśnie się rozpoczęła. Let's go. Teraz drive-by na nas dajesz, Dominik, no. Ale jeżeli nie chcecie tego słuchać, to... Jeżeli jeszcze przechodzicie Pentiment, to możecie też zapauzować, zostawić sobie taki pin, że tutaj chcecie posłuchać, o czym będzie mowa i wrócić do tego samego odcinka, do tego pina, kiedy przejdziecie Pentiment. Dziękuję. Chciałem jeszcze teraz zacząć temat Patronite'a, bo się wydarzyło dużo dobrego na Patronite'a, ale nie wiem, czy to jest najlepszy timing po tym, jak Dominik tutaj się otworzył. To teraz zakończmy sekcję Dominik nie bierze jeńców. Tak.
Dominik znowu bierze jeńców. To będzie znowu jakaś sekcja co miesiąc, czy co tydzień. To zależy od ciebie, Dominik. Tak, i żeśmy żebraliśmy ostatnio o pieniądze i to się okazało super akcją, ponieważ pieniądze wy się przyszły. Wy okazaliście super. Tak, i chcieliśmy wam podziękować w tym momencie. To pamiętaj... Zrobiliście nam prezent świąteczny. Jeżeli chcecie się dołączyć do tej wspaniałej akcji płacenia nam pieniędzy, tak jak ludzie, którzy podczas tego weekendu się dołączyli, to pamiętajcie, że mamy Patronite'a. Jeżeli nie chcecie, to nie bójcie się, nic nie będziemy chować z żadnym paywallem ani nic takiego. A najbardziej byśmy chcieli podziękować Michałowi, Tomkowi i Muffinkowi, bo oni na najwyższym progu wpłacają. Ale tak naprawdę chcę wam wszystkim podziękować. A ja bym chciał jeszcze osobiście podziękować Kasi, bo Kasia powiedziała, że bardzo długo wpłacała i tak, i za to dziękuję, bo się widziałem z Kasią. Więc tak. Więc to były najważniejsze sekcje, czyli przypomnienie o pieniądzach i Dominik nie bierze jeńców. I tematy. I również tematy, dosyć ważna tak. Sekcja. A Iga, powiedz mi, co jest grane u ciebie, bo ty grasz w jakieś indie gówno znowu, co? Grałam jeszcze w ogóle w Early Accessie. Jeżeli chcecie teraz sobie zrobić herbatę, kawę albo coś, to tam spokojnie macie z 15 minut, myślę, i go. No bo jak wiecie, ja lubię sobie pokraftować w giereczkach. To jest w ogóle fascynujące, bo ja nienawidzę tych gier w single player. Po prostu nie jestem w stanie w nie grać i jeszcze to jest taki survival game, w sensie to jest na tyle survival game, że jest jakby ten pasek jedzenia, w sensie głodu, nie wiem jak to nazwać, pasek, który jak dojdzie do zera, to jesteś bardzo, bardzo głodny i musisz jeść jakby w tym czasie. Jest taka giereczka wydana przez Pack Storm, która jest w Early Accessie i się nazywa Core Keeper. Ja mam taką ekipę do grania w takie gry w koopie, pozdrawiam tutaj Gandalfa i pozdrawiam tutaj Grześka i sobie gramy w tego Core Keepera i najłatwiej tą grę sprzedać, jeżeli lubicie takie picze, to jest Stardew Valley, poznaję, kurde, Spelunki, poznaję Minecrafta, poznaję... Picze spoko. Jak się mówi pitch po polsku? Nie wiem, koncept? To windowy koncept? Mogę ci na przykład sprzedać? No, nie, możesz mi sprzedać windowy koncept. No. Ale w każdym razie tak, to Core Keeper jest właśnie połączeniem tych trzech gier. Czyli cały backstory i całe intro to jest wpadacie do jaskini. Czyli jak Spelunki. I teraz w tej jaskini jest jakaś taka technologia, która nie działa i waszym zadaniem jest najpierw uruchomić tę technologię. By uruchomić tę technologię, musicie oczywiście przechodzić przez wszystkie fazy, które już są ustalone, tak jak światy w platformówkach. Czyli musicie przejść przez drewno, potem dojść do copper. Miedź? Mhm. Tak? Dominik jako eksperta science tutaj potrzebuje ten... Science. Mhm. Mhm. Jestem expert studies. Science. Tak, jesteś expert in science studies. A więc potem jest miedź, potem jest żelazo. Wiecie, i potem są... Wiesz, Iga, skąd pamiętam, że koper to jest miedź? Bo to nie koper. Bardzo dobrze. Co? Bo to nie koper. Bo w Deus Exie pierwszym, jak ci mówili... Gdzie masz się, coś tam, nie wiem, no w każdym razie było stwierdzenie, że iron and copper. I to chodziło o statuę wolności, że jest zrobiona z miedzi i żelaza. A wiesz, że w statuę wolności klatkę schodową projektował Eiffel? Okej, tego nie wiedziałem. Ciekawe. A myśleliście, że sekcja o indie gierkach Higi będzie nudna? No to proszę. Ciekawostki architektoniczne. W każdym razie... I później zwykle po żelazie, w zależności od gry, są różnego rodzaju... Nie, kwas to jest jeden z przeszkód, które będzie ci na około trzecim levelu tej gry kwas stanowić niebezpieczeństwo, po czym sobie zrobisz... Tak, właśnie, no tak po jak czym drewno, sobie zrobisz no przecież, no kurde. Armor najprawdopodobniej, który ten kwas pozwoli ci... Też nie dostawać od niego obrażeń. Ja bym chciała powiedzieć, że ta gra nie ma w sobie za wiele oryginalnych rzeczy, bo to jest po prostu jedna z tych gier, która łączy wszystkie z mechanizmów, które zdobyły popularność w ostatnich tego typu grach, bo tam są też elementy Factorio, między innymi, co mnie bardzo osobiście cieszy. Natomiast to, co ona robi dobrze, to ona idealnie balansuje wszystkie z nich. Czyli nawet jak jest jakiś fishing minigame, to nie jest być może taki dobry jak w Cult of the Lamb, ale wciąż jest bardzo fajny. Plus jest taki mocny element RPG, ponieważ kiedy się tworzy postać, to można sobie wybrać profesję. Ta profesja zaczyna z którymś, jest 9, jeżeli dobrze pamiętam.
zdolności, które można rozwijać i rozwija się je po prostu robiąc te rzeczy. Czyli tak trochę jak w grach Bethesdy, chyba z tego co pamiętam najczęściej, taki bardzo jasne jest to, że będziesz levelował w rzeczach po prostu je robiąc. No i masz takich jakby 9 drzewek rozwoju w zależności od tego, co chcesz sobie w tym momencie odblokowywać, natomiast one są trochę pomijalne, bo one ci tam dodają na przykład 2% do czegoś, więc nie jest to nie wiadomo jak widoczne. No i jakby przeszliśmy teraz 3 bossów, czeka nas kolejnych 6 i każdy boss, tak jak idzie stara legenda, potrzebuje, żebyś zrobił sobie nowego kill-offa, nową łopatę, nową konewkę i nową tarczę i zbroję, jak to zwykle jest w życiu i jak to zawsze było opowiadane w legendach. Więc mam nadzieję, że szybko skończymy tę grę, szczególnie, że to jest Early Access, ale ma strasznie dużo kontentu. My w nią graliśmy jak na razie 12 godzin, w sumie od piątku, więc trochę pograliśmy. A mamy wrażenie, że jesteśmy już na... że tak powiem, całą parę do przodu, tak? Full steam ahead, lecimy już teraz boss po bossie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Ale jest naprawdę czymś, co mogę polecić i w mojej sekcji indie gierek chciałabym powiedzieć, że udało mi się rozwalić ostatniego bossa Cult of the Lamb, co trochę się na nim wcześniej zacięłam i jakby jak wracałam do giereczki, to wracałam na 45 minut, kilka razy podchodziłam i w końcu mi się go udało zabić. I Cult of the Lamb wprowadza nową jakość napisów, ponieważ oni w 3 zdaniach na samym początku napisów dziękują graczowi. I to jest mój nowy go-to, jeżeli ktoś się mnie zapyta o tym, jak gracz powinien być traktowany. Zanim będzie wymieniony ktokolwiek, to gracz ma podziękowane, czuje się dobrze ze sobą i chce wiedzieć, kto mu dziękuję, więc zaczyna czytać napisy. I po prostu majstersztyk są te napisy. W ogóle bardzo polecam Cult of the Lamb. Dla mnie to jest taka naprawdę 10 na 10. Super się bawiłam. Nie jest nie wiadomo jak mega długa, naprawdę chłopaki. Polecam wam założyć własny kult jako jagnię. To jest experience 2022 dla mnie. Przy okazji napisów ja bym chciał powiedzieć, że skończyłem tego Pentimenta wczoraj i są już polscy tłumacze wymienieni w napisach. Wspominaliśmy o tym na antenie, więc domykamy tą sprawę również na antenie. Jak prawdziwi dziennikarze. Też jest w napisach. Tak, też jesteś w napisach, to prawda. A czy grałeś, Tomek, po polsku? Nie, grałem po angielsku, zgodnie z twoimi zaleceniami. To była moja sekcja indie, bo jako, że wsadziłam 12 godzin w robienie, sadzenie kwiatków i robienie... to jest w ogóle fajne, bo ja gram z samymi facetami, a ja siedzę przy garach i w ogródku, jak teraz o tym pomyślałam. I łowię ryby, żeby wsadzać się do garów. Tymczasem John Garvin, jeden z reżyserów, bo jest dwóch reżyserów, Days Gone miało dwóch reżyserów, więc John Garvin to jest ten reżyser, obaj zresztą odeszli od firmy, która stworzyła tą grę. I John Garvin to jest ten zły, jakby to jest ten niedobry reżyser, który odszedł. Wyobraźcie go sobie jakiego takiego zielonego goblina, który zaciera rączki, bo teraz ja go sobie tak wyobraziłam. Tak, on w ogóle teraz będzie robił jakąś grę z NFT, więc to już tak zupełnie... To jednak wyobraźcie go sobie jako tego typa z Monopoly, tylko żeby miał nad monoklem takie złe brwi, że jest zły. Więc John Garvin dał głos, ponieważ, nie wiem, chyba jest sfrustrowany cały czas, że Days Gone po pierwsze się nie sprzedało jakoś super rewelacyjnie, a po drugie, że Sony ukręciło łeb drugiej części. Nawet nie wiadomo, że to miała być druga część, no ale jakiemuś kolejnemu projektowi w uniwersum Days Gone, czy coś takiego. Odpowiedział na Twitterze na pytanie, dlaczego jego zdaniem ta gra została tak niedoceniona, ponieważ pytanie brzmiało tak, że gracz się świetnie bawił, został wysadzony w powietrze, był blown away, gracze to są dziwni ludzie. a z recenzji spodziewał się, że to będzie average experience, czyli przeciętne doświadczenie. Co moim zdaniem w ogóle przeciętne doświadczenie, jak się robi grę a dla Sony, to już jest jakby centralnie mniej więcej to, w co celujesz. Nie? No więc tak, więc są trzy powody, dla którego on się zaskakująco dobrze bawił, ten zadający pytanie. I po pierwsze to były problemy techniczne z framerate'em, ze streamingiem i tak dalej. Po drugie, jego zdaniem wielu recenzentów nie zadało sobie trudu, żeby zagrać w grę, co już jest
dziwnym powodem. Znaczy, po pierwsze przez programistów, po drugie przez recenzentów, którzy nie zagrali, a po trzecie przez recenzentów, którzy zagrali, ale byli przebudzeni, czyli woke, czyli taki parasolowy termin, który nic nie znaczy, który jest wykorzystywany po prostu przez, głównie przez amerykańską prawicę i to taką skrajniejszą prawicę, po to, żeby napierdzielać we wszystkich, którzy wykazali jakąkolwiek oznakę jakiejkolwiek wrażliwości na drugiego człowieka. Jego zdaniem ludziom, tym recenzentom, którzy zagrali, nie spodobało się, nie mogli oni znieść, że jakby bohaterem jest biały biker, heteroseksualny mężczyzna jeżdżący na motocyklu. Ja bym tak chciała powiedzieć, że spoglądał, nie wiem co znaczy słowo graf, zapomniałem to, ten, ale to chyba taki znaczy ponury, tak? Coś takiego, graf. Przez dwa F na końcu. Ja bym powiedziała, że taki macho męsko, ponury, bezemocyjny, tak bym to jakoś no właśnie, i że to jest graf white man, gburowaty. Czyli że jednak wiem, tak, jednak wiem. Gburowaty biały mężczyzna, który ma czelność spojrzeć na tyłek swojej dziewczyny. Dokładnie tak powiedział. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że ja super zaczynam doceniać recenzentów, którzy piszą recenzje nie grając w gry. I to jest moim zdaniem idealny rodzaj hazardu, który reprezentujesz sobą zawodowo. Ja nie wiem właśnie, wiesz co, akurat branża gier wideo wypracowała sobie dwie takie oceny i bardzo dużo kalek językowych, które można dostosować do każdej gry. Jakby ja rozumiem, że można chcieć jestem AI, w stanie na autopilocie napisać recenzję każdej gry 7 na 10 albo 8 na 10, zależy jak ona wygląda na trailerach. Dobra, ale właśnie nie, ale tutaj ja bym chciała tutaj to podbić. Nie widziałeś trailera i ani jednego screena z tej gry. No to zależy jak tytuł brzmi, no. Jakby Days Gone to raczej 7 na 10, God of War raczej 8 na 10, co nie? Jakby tam jest Bóg w tytule, co nie? Jakby musimy kiedyś zrobić taki segment, gdzie bierzemy po prostu tytuł gry, której nie znamy, zgadujemy co to jest i piszemy bardzo szybką recenzję. Albo niepowtarzalne doświadczenie, dla fanów nie gatunku. Dla każdego, a dla fanów gatunku, tak, co nie? Z drugiej strony ja bym tutaj... Dodajcie sobie dwa punkciki, jeżeli lubicie takie klimaty. Nie chcę, żeby to się przerodziło w hejtowanie dziennikarstwa growego, bo nam jest chyba daleko jednak do tego. Nie, tylko po prostu ja tutaj bardziej hejtuję fakt, że typ stwierdził, że ludzie, którzy napisali złe recenzje jego grze, to są ludzie, którzy w nią po prostu nie grali. I jakby bardzo trudno się pisze recenzję czegoś, w co nie grałeś. No, tak, Dominik. No. Znaczy, no ja chciałem tylko powiedzieć coś zupełnie innego. A, no to nie, bo ja chciałem, ostatnio miałem taką rozmowę a propos gry, o której będę jeszcze mówił. Rozmawiałem z Adamem Piechotą, pozdrawiam Adama. I ta gra jest, i ta gra jest remake'iem gry, która wyszła tam lata temu na inną platformę. I Adam będzie pisał recenzję tej gry. No i Adam tam mi napisał, że tam pograł 3 godziny, jeszcze kolejne 3 czy coś takiego i tam będzie gotowy do recenzji. No i ja tam, że heheszki, tak to wygląda dziennikarstwo growe, tak? Ale tak naprawdę uważam, że w ogóle, i chyba już o tym wspominałem, że jest takim niepotrzebnym tabu dziennikarstwa growego, takie przeświadczenie, że grę można ocenić dopiero jak się skończy. Każdą, bo jest bardzo wiele gier, które można ocenić dużo szybciej i niekoniecznie... Nie mówię, że tam nie grając w nie, bo to jest tam trollowanie, bo nie sądzę, żeby ktoś pisał recenzję nie grając w tę grę, ale oczekiwanie, że recenzent przejdzie każdą grę i takie przeświadczenie, jeszcze, że... nie? Także tak, i to przeświadczenie, że ta gra się jakoś zmienia istotnie. Ja przypuszczam, że takiego kurna open world Ubisoftu, który jest na 60 godzin, to kurna po 10, jak się w niego zagra 10 godzin, to się nic nie zmieni przez kolejne 50. Nie, żeby... ale wiesz, jeżeli masz open world, to tak, to tam systemowo być może coś tam, znaczy dojdzie jakaś nowa broń, dojdzie tam, ale jest taki moment, gdzie masz już wszystkie mechaniki jakby na stole. O tym jedyne mówię. Co, to żeby ocenić jakby story, tak? W sensie, czy ma jakieś domknięcie, czy nie ma domknięcia, ale i tak o samym zamknięciu story się rzadko pisze w recenzji, tak? No bo... dokładnie o to chodzi, że i tak nikt nie chce tego czytać, no. bo jak próbujesz sobie jakoś coś się odnieść do fabuły, to od razu są spoilery. Tak ostatnio napisałem, ostatnio bez kitu, nie pamiętam teraz, co chciałem powiedzieć. Przypomnę sobie, kontynuuję sobie, przypomnę to. Dobra, więc tak, więc to oczywiście zwróciło uwagę
ludzi w internecie, ta wypowiedź. I przede wszystkim starego studia pana Garwina, Band Studio, które od razu wydało oświadczenie, że pan Garwin już nie jest pracownikiem Band Studio i że wszystko, co mówi, to jest tylko jego opinia i odcięli się od niego. No ale również spowodowało to, że drugi z reżyserów, czyli Jeff Ross, się wypowiedział. I jakkolwiek jakby jego wypowiedź jest dużo mądrzejsza, to również jest trochę dziwna, bo on się jednocześnie przyznał do tego, że najprawdopodobniej bardzo crunchowali swoich programistów, bo on tutaj się skupił przede wszystkim na tym pierwszym powodzie, że gra była zabagowana i tak dalej, co właśnie zostało tak odczytane jako, że tam zrzucenie winy na programistów, że to programiści zepsuli naszą wspaniałą grę, co nie, bo nie potrafili jej zrobić dobrze, co nie. I tutaj Jeff Ross napisał, że jeden z inżynierów, no nawet nie napisał programistów, tylko jeden z inżynierów, samo jeden zakodował cały dźwięk, całą muzykę, bronię, Mil Combat i Localization System, a drugi z inżynierów, również samo jeden, był odpowiedzialny za animację, za fizykę, za motocykle i za hordę, bo tam jeszcze hordy zombie były. Tak, była ta płynna horda. No. Tak, co w ogóle było jakby takim głównym punktem sprzedaży tej gry, bo ona była reklamowana dookoła tego, że te hordy reagują na ciebie. To była ta misja w Tartaku taka, nie? Że wszędzie było, tam one się wylewały. Jak robisz grę AAA i masz dwóch programistów, którzy w zasadzie robią wszystko w tej grze, to coś jest bardzo nie tak z tym zespołem. To musisz poważnie... mi się też czerwona lampka tam zamrugała, bo to po pierwsze tam crunch czy nie crunch, bo nie wiadomo w sumie, tak. Ale tyle systemów nie powinno być na jednym człowieku z samego tylko tego powodu, że jeżeli ten jeden człowiek musiałby zmienić coś w dwóch z tych systemów, to on by był już na tyle zajęty, że w trzecim już nic nie zmieni, nie? Więc jakby tak słuchajcie... nie powinno być. Resztę stanowili scenarzyści, bo stworzenie takich pełnokrwistych, męskich, prawdziwych postaci... Tak, to nie jest proste, dużo to prawda. To nie jest proste. Tam. Jako biały, heteroseksualny mężczyzna chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem prostym człowiekiem, że nie... Dlatego tak mało ich jest teraz w grach. To jest prawdziwy wysiłek, stworzenie takiej postaci. To prawda. Napisanie też dialogu przysięgi małżeńskiej, podczas której ta właśnie date, której tam się ten biały, burliwy facet patrzy na tyłek, oczekuje, że ona, że oczekuje przysięgi, że będziesz mi ujeżdżał tak często, jak ja będę miała na to ochotę, to też jest jakby, podejrzewam, że długo te teksty, te dialogi były odbijane w writing roomie, tam dopracowywali szczegóły, jak to ująć. Myślę, że w tym writing roomie musieli pić testosteron i monstery. Tak. więc Days Gone jakby nie chce odejść, nie chce być gone, tylko cały czas jest z nami. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy nie byłoby dobrze, żeby ci ludzie się po prostu zamknęli, tak szczerze mówiąc. Jakby jest sobie taka gierka, ona chyba ma jakąś tam sympatię ludzi. Wyszła wersja na PC, więc ktoś tam chciał jeszcze na niej zarobić jakieś pieniądze. Też internet ją chyba dosyć lubi. Jest takie, wydaje się takie w miarę uczciwe 7 na 10. I nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, grzebać w tym i psuć dobre wrażenie. Przy okazji ten Jeff Ross odszedł do Crystal Dynamic. I będzie chciałem powiedzieć, że ta gra miała bardzo Raidera. Skąpy writing room, bo w kredytach jest tylko jeden writer i to jest Garwin. Ale po prostu nie, cała reszta zespołu za przeproszeniem nakurwiała na siłce, żeby te opary z testosteronu się wznosiły i zasilały całą produkcję. Dlatego tylko dwóch programistów mogło pracować. Tak, a on miał tak, on miał z jednej strony miał tylko takie dwa widoki. Siedział w tym writing roomie, przed nim była ta siłka, co nie, tam ten testosteron się unosił i miał tylko tak jakąś dziewczynę w kostiumie takim siłkowym i obok jakiegoś takiego faceta, co nie, to była cała jego inspiracja i on na podstawie tego napisał scenariusz. I tak, a za nim siedziało dwóch programistów i wszystko, całą tą grę, tak wyglądało w ogóle całe to studio, co nie? Siłka, writing room i dwóch programistów i tyle, i zrobili grę i wypuścili ją, co nie? I później się dziwili, że Sony nie pozwala im zrobić dwójki, co nie? Więc tak, to jest newsik jeszcze sprzed tygodnia, trochę zaległy, myślę, że go przeleciliśmy. Czy ktoś tutaj jeszcze ma coś do dodania w tym temacie? Ja mam coś do dodania. Przypomniało mi się to, co chciałem powiedzieć a propos spoilerów, że ostatnio wyszedł nowy patch do Baldur's Gate 3. Ja sobie tam scrolluję i lurkuję Reddita i czasami się odzywam na nim. Baldur's Gate 3 owego.
I ktoś tam, nie pamiętam przy jakiej okazji, napisał, że zawsze go bawiło, że w Baldur's Gate 2 jest tam enklawa Mindflayerów, które sobie mieszkają pod miastem. Na co ktoś, spoilery! Ja pierdolę, nie? Po pierwsze, to jest gra, która ma 30 lat, nie no, 20 lat. A po drugie, to nawet nie jest jakiś spoiler, że gdzieś tam jakieś potwory są pod miastem. No ludzie, come on. No. Tak, to prawda. Też mi dzisiaj dobrze napisałeś, bo dzisiaj oglądaliśmy z Dominikiem trailer Oppenheimera, czyli nowego filmu Christophera Nolana, i ten trailer ukrywa, że Oppenheimer skonstruował bombę nuklearną. Jakby jest tam powiedziane, że coś groźnego się dzieje, że... Tam... Ja nie wiem, czy pamiętacie, że ludzie się wnerwieją, że my spoilujemy Dunkierkę. Tak, tak, to prawda. Więc ten nawet trailer... historię ogólną możesz zespoilować, jakby... No ale jak ten robisz trailer... film o kolesiu, który skonstruował, który jest znany z tego, że skonstruował bombę nuklearną, że brał udział w projekcie Manhattan. Popatrz, spoiler! Nie da się już rozmawiać w tym in this day and age po prostu, no. I ten trailer, on nie mówi totalnie nic, to jest jakiś taki zbitek takich migawek tak naprawdę z twarzą bohatera i jakichś takich wybuchów, też takich pokrywających cały ekran, po prostu takie czerwone światła, żeby nie było klatki widać. Bo to ma symulować to, jak ty się czujesz, jak jesteś w epicentrum bomby atomowej najpierw. Jak jesteś w środku, albo jak jesteś bombą, może to będzie twist. Peter Molinie kiedyś by taką grę zrobił. I również jako, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Christopher Nolan to jest koleś, który w ogóle ma kija w dupie i wszystko robi na serio, to bardzo się starał zorganizować nie wybuch nuklearny, nie eksplozję nuklearną, ale tak wielki wybuch, żeby można ją było nakręcić jako nuklearny i pokazać w filmie, żeby to nie były efekty specjalne, tylko taki prawdziwy, autentyczny wybuch, co nie? Ale są w sumie przecież te nagrania z bikini i wszystkiego tam, gdzie testowali, nie? Wybuchy bomby. Ale podejrzewam, że jak jesteś Christopherem Nolanem, to chcesz mieć własny wybuch i pokazać swój własny wybuch. Znaczy rozumiem też, one są pewnie w takiej jakości, tak. Jak przed tam 49, tak? I później, więc jakby i chwilę później tak naprawdę, więc no one... Pewnie też by musiały być mocne CGI, żeby pasowały do tego filmu. No ale też natomiast... wydaje mi się, że można jakoś obejść ten problem, nie? Na przykład, że jakoś narracyjnie możesz to tak ubrać, że właśnie widzisz transmisję na przykład, nie? Że widz widzi transmisję tak, z tego wybuchu. Tak, w sensie takie i to będzie autentyczna transmisja, więc jeszcze przy okazji będzie jakiś taki dokumentalny sznyc, nie? No nie wydaje mi się, że trzeba wysadzać tam pół pustyni w powietrze, żeby pokazać, że było coś takiego, jest coś takiego jak bomba nuklearna, co nie? Ale nie natomiast wiem, może muszę pochwalić jedyną rzecz, którą jestem w stanie pochwalić tego trailera, to jest pewna powściągliwość człowieka, który projektował czy pisał scenariusz tego trailera, że nie zakończył go słowami Now I am become death, the destroyer of worlds, bo totalnie spodziewałem się, że te słowa padną na końcu tego trailera, nie padły. Powinno być war. Tak, i wtedy powinien się odpalać jakby ciąg dalszy trailera i tak naprawdę to jest tylko trailer Fallouta tego amazonowego, co nie? Wchodzi taki jazzik, co nie? No, give me a kiss to be... Tak, a potem to ujęcie i na tej pustyni, co to ją Nolan wysadził w powietrze, tam mutanty powstają i tak dalej. Tak, a potem się budzisz na tym wozie i o, you're finally awake. Ale to jest chyba tylko na tej pustyni. Ej, to tak właśnie powinno być i to jest tak naprawdę Skyrim na telewizory z Amazon Prime na przykład. Tak. I ten wóz dojeżdża do środka pustyni, do tego wybuchu, a tam Duke Nukem, it's about time. Wow. I zdejmuje taką maskę, wiecie, taką twarz, taką maskę. Tylko, a tam jest Solid Snake, kept you waiting, huh? Trailer idealny w ogóle. Ale ty siedzisz, to oglądasz, to trwa półtorej godziny, jesteś już on the edge of the seat, co ty oglądasz, czego to będzie trailer po prostu, nie? I na końcu, wiesz, reżyseria Hideo Kojima, wszystkie role Hideo Kojima. Christopher Nolan grany przez Hideo Kojima. A na koniec Christopher Nolan zdejmuje maskę i okazuje się, że to Kojima też od początku był. Tymczasem pewnie interesuje ci się, co jest grane u mnie. A u mnie jest grana literatura. Przede wszystkim, jako że jesteśmy dzień po, kurde, najgenialniejszym finale Mistrzostw Świata w historii, finałów Mistrzostw Świata, a ja bardzo kibicowałem Argentynie, która wygrała Mistrzostwo Świata, to chciałem wam polecić książkę. Tylko dlatego kibicowałem Argentynie, że czytam teraz tą książkę. Aniołowie o brudnych twarzach, piłkarska historia Argentyny, Jonathana Wilsona, przetłumaczona przez Michała Okońskiego. Gruba cegła, 600 stron ponad, historii argentyńskiej piłki.
Skąd jest ten tytuł? Aniołowie o brudnych twarzach to jest przede wszystkim tytuł takiego kryminału noir z lat 30. amerykańskiego, ale to się wzięło z jakiegoś takiego przemówienia, które jeden z takich legendarnych graczy argentyńskich wygłosił, żeby pochwalić napastników, też taki legendarny trio napastników argentyńskich, którzy właśnie byli reprezentantami takiego nurtu grania jako zabawy, jako sztuki, jako pokazu umiejętności i to byli tacy chłop, znaczy no tak naprawdę, tak Argentyńczycy tak postrzegali tych piłkarzy jako takich niesfornych chłopców, którzy się bawią piłką, mają burzę takich czarnych włosów i są właśnie takimi aniołami, ale o brudnych twarzach z takimi swoimi wadami, że tam dużo piją, są kobieciarzami, ale się świetnie bawią i prowadzą takie, te są większe niż życie i prowadzą takie wielkie, wiesz, wspaniałe widowiska i tak dalej, co nie? Mhm. Więc to stąd się wzięło. I w ogóle cała ta książka jest właśnie taką historią o kraju absolutnie toksycznie i po uszy zakochanym w futbolu i o tym, jak ten futbol się wiąże z społeczeństwem argentyńskim i jak się przeplata z jakby jak to społeczeństwo jest uzależnione od futbolu, ale też jak futbol jakby jest uzależniony od polityki i przemian społecznych w Argentynie. I przede wszystkim o takim gigantycznym konflikcie pomiędzy pięknym futbolem a skutecznością futbolu. Nie? O tym, że właśnie, że Argentyńczycy bardzo by chcieli, żeby ten ich futbol był właśnie taki dziecięcy, taki zabawny, taki trochę brazylijski, bym powiedział, ale z drugiej strony bardzo chcą wygrywać, więc co jakiś czas mają taką rewolucję, że teraz będziemy, kurde, grali antyfutbol, będziemy faulować, będziemy brutalni i byli legendarnie brutalni, łącznie z tym, że tam w jednym meczu 17 czerwonych kartek poleciało, że tam złamali kolesiowi nos na boisku, a później go jeszcze aresztowali, mimo że to był przyjezdny piłkarz, co nie, ale wyemigrował z Argentyny jako nastolatek i aresztowali go. Połamali kolesiowi nóż, znieśli go z boiska i tam czekała na niego policja, która go aresztowała za unikanie służby wojskowej, co nie. I dopiero jak skandal międzynarodowy wybuchł, to go tam wypuścili. I jakby to, co jest najciekawsze w tej książce, to, że ona właśnie nie tyle opowiada tylko o futbolu, ale stara się opowiadać o dwudziestowiecznej Argentynie, o tym właśnie jak ten kraj wygląda i dlaczego ten sport jest taki ważny dla tego społeczeństwa i dla tego państwa. O tym właśnie, że w ogóle sama taka mitologia argentyńskiego futbolu się odwołuje do lat założycielskich Argentyny, do takiego mitu gaucho, czyli takiego kowboja wypasającego bydło na tych płaskowyżach argentyńskich. O tym, jak właśnie, jak ideał męskości jest utożsamiany, jak peronizm na przykład, czyli ten okres, kiedy Perón rządził Argentyną. Perón prowadził taką izolacjonistyczną politykę. Nie? I też na przykład wtedy argentyński futbol się odciął od świata, bo oni uznawali, że ich futbol jest tak doskonały, że oni w ogóle nie będą go skażać wpływami żadnych innych krajów. A tak naprawdę to chodziło o jakieś takie lęki polityczne przed tym, że broń Boże, zagramy z kimś, przegramy i jak to wtedy będzie, jak wtedy nasz wielki przywódca Perón będzie wyglądał na arenie międzynarodowej, co nie? I że społeczeństwo straci do niego zaufanie, co nie? Później z kolei, jak wszedł właśnie ten problem przemocy i antyfutbolu, to autor to wiąże z zamachami stanu wojskowymi i z takim najbardziej krwawym momentem rządów wojskowych, kiedy 30 tysięcy ludzi zostało zamordowanych w Argentynie. I że to też jakby jest jakiś wyraz takich niepokojów społecznych. Albo też stawia bardzo ciekawe pytanie na temat tego, jak się powinna zachować reprezentacja Argentyny, która wygrała Mistrzostwa Świata w latach 70. właśnie w czasie tych największych represji wojskowych. I z jednej strony oczywiste było, że rząd wykorzysta to propagandowo i że to pokaże, jak potężną mam Argentynę, patrzcie, hurdur, tu jesteśmy fajni, wielcy i tak dalej, co nie? Ale z drugiej strony, no, futbol jest tak wielbiony i hołubiony w Argentynie, że ci piłkarze mówili, no co, mieliśmy grać kiepsko, jakby mieliśmy rozczarować wszystkich, co nie, tylko po to, żeby rząd jakby nie korzystał z tego, jakby przeciwnicy rządu też chcieli, żebyśmy wygrali, co nie, wszyscy chcieli się dobrze bawić, wszyscy chcieli zapomnieć o tym, co się dzieje w kraju, co nie, więc to też jest takie ciekawe rozważanie, jak powinna wyglądać właśnie zaangażowanie sportowców w takich ciężkich czasach, co nie. Jest też tam absolutnie w ogóle fenomenalny przypis. I to wam teraz powiem. W ogóle za co najbardziej cenię tą książkę, to po pierwsze, że ona mi pokazuje, że ja dużo bardziej lubię futbol jako historię, jako opowieść,
jako takie niż realnie siedzenie i patrzenie na mecz, bo bardzo rzadko ostatnio mi się zdarza, że te mecze są naprawdę interesujące dla mnie, ale też ją bardzo cenię za taki rozmach tego autora, który naprawdę no stara się o tej bardzo kompleksowo pisać i o futbolu, i o Argentynie. I jak pisze o tym właśnie maczyzmie argentyńskim, to cytuję takiego słynnego reportera w US, Ney Paula, zresztą literata Nagrody Literackiej Nobla, który był korespondentem w Argentynie przez długi czas i który łączył maczyzm Argentyńczyków z zamiłowaniem Argentyńczyków do seksu analnego. I tutaj jest, takie, i tutaj jest, jest tutaj taki przypis, że to jest przedziwna ścieżka myślowa właśnie tego Ney Paula, że jakkolwiek być może niektóre rozważania o tym maczyzmie znajdują coś tam, jakieś potwierdzenie, to zamiłowanie do sodomii jako jakieś zjawisko społeczne, to już jest kurde jakieś dziwne, co jest. Nie? I wygooglałem sobie tu i teraz słuchajcie, jaka to jest zajebista historia. Okazuje się, że absolutnie oczywiście nie ma żadnych badań, ani przypisów, ani nic takiego na temat jakiegoś, nie wiem, szczególnej popularności seksualnego w Argentynie, że Ney Paula sobie to totalnie zmyślił, ale okazuje się, że w trakcie jak on pracował w Argentynie, to był w takim mega przemocowym, toksycznym romansie z początkowo żonatą kobietą, później już nieżonatą, jego kochanką, którą on traktował bardzo źle, ona go bardzo uwielbiała. Ciężko powiedzieć, czy to było konsensualne, czy ona była ofiarą przemocy i tak dalej. W każdym razie do strasznych rzeczy tam chodziło, dochodziło w tym związku, takich naprawdę przemocowych. I zgadnijcie, jaki rodzaj współżycia najbardziej lubili ci. I no on... domniemałam, że stąd się tak, to wszystko wzięło. Tak, i chyba ten Ney Paul właśnie z tego, że on lubił... sodomię i że jego kochanka czerpała z tego jakąś przyjemność, stworzył w ogóle całą taką metaforę maczyzmu argentyńskiego. A jako, że to był popularny korespondent taki zagraniczny, który de facto tworzył po prostu wizerunek Argentyny w Stanach Zjednoczonych, to przez lata była jakaś taka, nie wiem, jakaś taka prawda objawiona na temat Argentyny, że tam wszyscy tam lubią w dupę, co nie, po prostu. I tak, i jakby cenię tą książkę za to, ona ma bardzo dużo przepisów, te przepisy są bardzo często bardzo ciekawe, nawet nie w przepisach, jest właśnie taka, mówię, taka z rozmachem, interesująco, z taką swadą napisana. Do tego jeszcze, jeżeli byście potrzebowali więcej zachęt, to ja po nią sięgnąłem, dlatego że jak kiedyś przeprowadzałem wywiad z Wojciechem Jagielskim, najwybitniejszym polskim reporterem, i się go pytałem właśnie, bo on jest wielkim fanem piłki nożnej, czy on może polecić jakąś książkę piłkarską, to polecił tą książkę. Więc tak, totalnie jest to świetna książka, świetna literatura, aczkolwiek 75% tej książki nadal jest o futbolu, więc jeżeli was nie interesuje futbol, nawet jako właśnie taka narracja, jako opowieści i takie zwroty akcji i co się działo, jak to wpływało i tak dalej, no to nie jest to książka dla was. Nie? Ale jeżeli Argentyna jest teraz mistrzem świata, jeżeli byście się chcieli czegoś więcej dowiedzieć, to mówię. Aniołowie o brudnych twarzach, piłkarska historia Argentyny, autor Jonathan Wilson, a przetłumaczył Michał Okoński. Powtarzam, kto przetłumaczył, bo to jest znany polski dziennikarz sportowy, więc to też ma znaczenie, że ekspert się tym zajął. Myślę, że to dodaje tej książce, co nie? No. Dominik, tymczasem Microsoft, Tomek. Blizzard, tymczasem Activision. Co Microsoft. Tam się dzieje? Phil Spencer udzielił wywiadu, znaczy pojawił się w podcaście Second Request i wypowiadał się po raz kolejny na temat przeszkód, jakie kłód pod nogi, jakie są mu rzucane przez konkurencję. I chyba jest to pierwsza wypowiedź Phila Spencera, jaką ja kojarzę, czy tam seria wypowiedzi, w których no on tak trochę kurna jęczy. Narzeka na Sony wprost. No. Jakby dotychczas był raczej taki stonowany w tym. Przepraszam. No bo dotychczas to było tak, że to ten typ człowiek Sony, chce wydać 80 miliardów dolarów i cały czas mu kłody pod nocy. Ten Ryan, nie Ryan, jak się nazywa ten szef Sony? Szef Sony PlayStation. No w każdym razie z jego strony były cały czas takie bezpośrednie przytyki do Xboxa i do Microsoftu, natomiast... Jim Ryan, dobrze Jim mówisz. Ryan, tak.
Wiedziałam, że to jest jego nazwisko, ale John Ryan mi coś nie tak było. Jim Ryan. Że to raczej Jim Ryan tak się wprost. A Phil Spencer dotychczas mówił po prostu, że on jest przekonany, że ta transakcja dojdzie do skutku i tyle, nie? A tutaj tak wprost zaczyna mówić, że narzekać wprost na Sony, że to oni próbują utrzymać swoją dominację na rynku, że to oni są, bo są liderem na tym rynku swoją drogą. Sony bardzo lubi to podkreślać i zwolennicy Sony, gracze Sony. Jest to prawda po prostu obiektywna, no, że jeżeli chodzi o rynek gier wideo, to Sony jest absolutnym liderem. I że oni chcą, co jest trochę dziwnym cytatem, że oni chcą rosnąć, sprawiając, że Xbox będzie mniejszy, co po prostu nie jest prawdą, bo oni nie chcą zmniejszyć Xboxa, tylko chcą jakby przy całym moim poparciu dla Phila Spencera i tam mojej miłości dla Game Passa, no to nie jest to, co się dzieje po prostu obiektywnie. Dzieje się to, że Xbox chce urosnąć, a Sony chce powstrzymać to urośnięcie, więc jeżeli cokolwiek jest prawdą, to ewentualnie to, że Sony chce rosnąć, powstrzymując rośnięcie Xboxa, ale nie sprawiając... Ale może, wiesz co, ja bym, gdybym miał tutaj zeszło się jakieś dziwne logiki w tym zdaniu, to może to chodzi o to, że oni chcą te Call of Duty utrzymać na sprzęcie Sony, chcą je wprowadzić na Nintendo, o czym też za chwilę będziesz mówił, a jednocześnie jakby chcą je rozbudowywać, co nie? Więc jakby trochę tak mówię, Xboxowi umniejszać, bo będą to również u konkurencji powiększać. Być może. No w każdym razie uważa, że Phil Spencer uważa, że no, że obiekcje, które wysuwa Sony, są nieuzasadnione i to akurat jest dosyć trafne, co on mówi, bo mówi, że to akurat oni, czyli Microsoft, od bardzo, bardzo dawna wydają gry jednocześnie na PC-ta i Xboxa w dniu premiery. Mają tego Game Passa, mają tą chmurę, czyli jakby mają cały szereg opcji umożliwiających i to zarówno graczowi, który chce zapłacić za grę, graczowi, który woli zapłacić za abonament i mieć tych gier więcej przy stałej opłacie, graczowi, który ma sprzęt, który nie ma sprzętu, jakby mają szereg opcji. Natomiast Sony, powołując się na ochronę rynku, czyli wyboru dla gracza, de facto chce ograniczyć dostępność Call of Duty, tak, znaczy zachować taką, jaką jest teraz, czyli nie pozwolić, żeby to Call of Duty było dostępne na Game Passie, w chmurze i tam gdziekolwiek. Microsoft. I na Nintendo, tak, ponieważ czy to akurat, tak, ponieważ przy okazji Phil Spencer powiedział, zobowiązał się, że przez najbliższe 10 lat od podpisania tej umowy przynajmniej Call of Duty będzie wychodzić na PlayStation, na Nintendo i również na Steama, co swoją drogą dosyć zabawnej sytuacji doszło, bo Phil Spencer proponował podpisanie umowy tam Jimowi Ryanowi i Nintendo i Steamowi, na co Gabe Newell powiedział, że on nie chce tej umowy i powiedział po prostu, że on ma że mają na tyle dobre stosunki z Microsoftem, że po prostu wierzą im na słowo i nie potrzebują umowy. Co jest zajebistym power move, po prostu Gabe Newell to jest, on wie doskonale, że... Big Dick Energy. dokładnie. że jakby co jak co, ale Steama sobie Microsoft nie odpuści, nie? Teraz dobra, a czy on tam precyzuje, jakby miało wyglądać przyprowadzenie Call of Duty na Nintendo, na sprzęt Nintendo? Nie precyzuje. Call of Duty na rączkę. Nie precyzuje, jakby to miało wyglądać. Tu po raz kolejny można przywołać te plotki, które od lat krążą po różnych sferach graczowego internetu o wprowadzeniu Game Passa na Switcha. W to trochę nie wierzę. Natomiast jest mnóstwo gier na Switcha, które działają przez... Znaczy mnóstwo. Są gry na Switcha, przynajmniej dwie, które znam. Mnóstwo. Ale wydaje mi się, że jest ich więcej. Wydaje mi się, że jest ich więcej, które działają po prostu przez chmurę. Tak działa na pewno Control na Switchu i tak działa ten Pathfinder, którego ostatnio skończyłem, czyli Wrath of the Righteous. On wyszedł na Switcha, ale jest po prostu gra się przez chmurę, nie? Bo sprzęt jest za słaby na to. Więc przypuszczam, że jeżeli nawet nie będzie Game Passa i xClouda tak wprost na Switchu, no to Call of Duty może po prostu wyjść na Switcha przez jakąś tam dedykowaną Switchowi chmurę, tak? Że po prostu kupujesz tą grę na Switcha, ale tak naprawdę musisz mieć połączenie z internetem i grasz w to Call of Duty przez chmurę. Jakby to jest coś, co Switch, jakby coś dzieje na Switchu, to nikogo to nie dziwi na Switchu, więc to była kolejna taka gra, więc ja to sobie tak wyobrażam. I jednocześnie, co tu jeszcze mamy? Otwarte.
Jednocześnie od jakiegoś czasu krążą informacje wokół Federalnej Komisji Handlu, czyli Federal Trade Commission amerykańskiej, co do której najpierw pojawiły się doniesienia, że zamierza bardzo mocno oponować temu przejęciu i sprzeciwiać się jemu, po czym jakiś czas później jakby ich i faje im zmiękły. I w tej chwili plotki ostatnie, jakie są w tym temacie, które pochodzą z 5 grudnia, są takie, że... Bo tam jest 4 członków jest tej komisji i wcześniej było tak, że 3 z nich... Big Dick Energy sprawił, że 4 członkom komisji faje zmienił. Tak podsumujemy ten temat. 3 z nich było przeciwnych, 2 była... Jeden był za tylko, po czym ostatnio podobno jednego z nich udało się przekonać. W tej chwili jest to 2-2 i raczej wygląda na to, że ta transakcja przejdzie również przez aprobatą Federalnej Komisji Handlu. Ja w ogóle trochę nie wierzę w to, że ta transakcja nie przejdzie, bo firma tak wpływowa i tak bogata jak Microsoft przy systemie prawnym taki, jaki istnieje w Stanach Zjednoczonych, ma zbyt duży potencjalny wpływ na regulatorów, ustawodawców. Oni są, to są wszystko działacze partyjni, a jak są partie finansowane w Stanach Zjednoczonych, to są finansowane przez korporacje i przez firmy i przez biznes. Więc... W Stanach lobbying jest jak najbardziej legalny, tak, i otwarty. Więc prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, ile Microsoft... To nawet nie są... To trudno nazwać... To nawet jakie ręce posmaruje. Jakie ręce posmaruje, tak. I to nie są żadne zarzuty w stosunku od Microsoftu, bo tak jak Mike powiedział, to jest działalność całkowicie legalna, więc... Nie mówię już o tym, że też mi się wydaje, że z takiego szerszego, politycznego punktu widzenia, no to Sony koniec końców jest jednak firmą japońską, a Microsoft amerykańską i jednak chyba ta komisja bardziej chyba chroni... interesów Amerykanów i amerykańskiej gospodarki i tak dalej, więc dziwne to by było, gdyby działała wbrew Microsoftowi. Tak, natomiast no, ja szczerze mówiąc nie jestem fanem takiego obrzucania się gównem i cała ta sprawa jest taka jak dla mnie, no nie wiem. Mi się wydaje, że jak na transakcję za 80 miliardów, to i tak tam niedużo tego gówna jest do obrzucania. Tak, jakby, ale jakby... Co takie uszczypliwości? Teraz jest takim biednym typem do bicia, teraz tam jakbyśmy zapomnieli o naszej całej kampanii marketingowej, kurde, gdzie cały thing, nasz PlayStation 4 to było wrzucanie na Xbox One. A teraz, jesteśmy tacy biedni, zabierają nam strzelających do siebie żołnierzy, o mój Boże, i tam właściwie to nawet nam ich nie zabierają, może kiedyś nam ich zabiorą i co my wtedy biedni zrobimy? Przecież w życiu nie mieliśmy żadnego ekskluzywa dla nas, wszyscy tak, z kim się dzielimy. Tak, swoją drogą, jakby, przy całej, tej, chodzi, przy taki... całej tej narracji wokół tego, jak silnym elementem tożsamości Sony są gry na wyłączność, jak ważne są dla Czekaj, nich. Były. No to już nie jest za bardzo silny ich element. No tak, ale jakby cały czas, takie jest poczucie, tak, że to jest ta siła, która stoi ze Sony, że oni mają bardzo mocne portfolio studiów, no jakby mają dużo studiów. No właśnie nie wiem, czy były, Iga, bo tak jakby rozumiem, że pijesz do tego, że w ogóle teraz prawie nie ma gier na PlayStation, nie? Ale nadal jak wychodzi God of War, czy wychodzi ten nowy The Last of Us 1, co nie? Jako ten nowy The Last of Us 1. No to nadal jest cały czas taka narracja, że kurde, tylko na PlayStation, że jesteśmy zajebiści, że to nasze są studia wewnętrzne, patrzcie, jakie my gry robimy, tutaj, ba, ale jest druga sprawa, która jest jakby, bo pół biedy własne studia, nie? Można powiedzieć, okej, oni te studia... Nawet jeżeli nie założyli, to kupili wiele, wiele lat temu. Jakby te gry... To nie jest tak, że Call of Duty jest marką, która istnieje dużo, dużo wcześniej. To jest podobnie, co jak Microsoft, też jest argument, który ktoś tam w tej Federalnej Komisji Handlu, czy wokół tego całego zamieszania przywoływał argument Bethesdy, że Microsoft wziął pewną markę, która istniała jako wieloplatformowa, czyli Elder Scrolls, i już powiedział, że kolejna część Elder Scrolls nie ukaże się na konsolach poza Xbox, więc jakby można powiedzieć, że to jest trochę inaczej niż w przypadku Sony, bo jednak Sony ma pewne marki, które od początku są z nimi, ale to też nie jest prawda, bo też Sony na przykład zabuliło pieniądze Square Enix, żeby Final Fantasy XV, którym jestem żywotnie zainteresowany, nie ukazało się przez, nie wiem, pół roku czy 8 miesięcy poza PlayStation 5, nie? I co? I to jest okej? Jakby w jakim świecie? Tak samo było z Deathloopem, co nie?
tak, tak. Więc trochę jakby okej, więc jakby zgadzamy się na to, że można takie układy robić i można płacić firmom za to, żeby gry się nie ukazywały albo ukazywały się dużo później na innych platformach. Final Fantasy VII Remake cały czas nie ukazał się na Xboxie, mimo że... To nie jest tak, że my się zgadzamy, żeby Sony to robiło, jakby nikt inny. Tak, tak. Więc... Jak ktoś inny, to chciwość, to gatekeeping. I my tacy biedni, a jak Sony, to tacy... Sony dobre, Sony dba o jakość. Biedni, tacy przerażająco ubodzy jesteśmy teraz więc i będziemy zubożeni. To jest dziwne takie... Mi się nie podoba w ogóle fakt, że chcemy zatrzymywać jakieś gry przed kimkolwiek, kto ma jakiekolwiek platformę, tak? Tylko, że po prostu ta narracja Sony jest po prostu, moim zdaniem, bezczelna już w tym momencie, no i tyle mogę na ten temat powiedzieć. I ja osobiście, tak ja subiektywnie, Iga Ewa Smoleńska, czerpię ogromną radość po prostu czytając tego, jak oni się kajają i teraz jak im zabierają i przecież ten Xbox tu taki duży, a my tacy malutcy tam w Sony, tam nic nigdy w życiu nie zrobiliśmy, żadnej konsoli, kurde, nie sprzedaliśmy. No. A jeszcze przy okazji tego, że moje PlayStation 5 wróciło z reklamacji i mam całkowicie wymienioną konsolę z adnotacją tego, że hardware to po prostu nic z tym nie zrobi, po prostu daje mi nową konsolę, więc automatycznie za 3 tygodnie znowu będę mieć na reklamację, więc już się nie mogę doczekać. Więc tak, no. I jest nieużywana ani razu jak na razie od czasu jak wróciła, więc super. Ja, jako że zawsze mam problem co roku, co bym chciał na święta, bo jako dorosły człowiek kupuję sobie rzeczy, które bym chciał, to sobie zażyczyłem na lewo i prawo gry na PlayStation, bo jest to coś, czego sobie nie kupuję, bo to bez sensu trochę, bo dużo taniej mi na PC tak kupić. 360 zł, no. Tak, tak. Ale i zacząłem grać na przykład dzisiaj w Sifu na PlayStation i całkiem fajna jest na początek. Więc tak, więc może w najbliższych tygodniach trochę pogram na tą konsolę, ale jest to smutne, co się dzieje. Cały czas, kurde. Ale oni tacy biedni, Tomek, oni potrzebują twoich pieniążków. Nie płać wiem, ale te jeny. Tak zmieniając temat, to kiedy się ta generacja tak na poważnie zacznie? Jakby kiedy odetchniemy stare konsole i na poważnie się zajmiemy nowymi i zaczną wychodzić... Znaczy wiesz, Tomek, ja mam wszystkie ze starych i nowych konsoli i powiem ci, że jak ja sobie siadam do mojego Xboxika Series X i sobie go odpalam i tam jest Game Pass, to jakby ja jestem w nowej konsoli, w nowej generacji Full Force. No właśnie, wiem, tak. Wy to macie inaczej jeszcze, dokładnie. Ty przynajmniej korzystasz z tej nowej konsoli. No. Jak tak centralnie widzimy. Ostatnio ziomeczek się mnie pytał, bo chciał nowego Wiedźmina ogrywać i się zastanawiał i się pytał, którą konsolę kupić. I ja mówię, jakby weird question, ale mówię do niego, mogę ci pożyczyć PlayStation 5 na jakiś czas, sobie przejdziesz Wiedźmina, nie? I on mówi, nie, no to myślałam, żeby kupić. Ja mówię, nie kupuj, to kup sobie Xboxa. On się mnie zapytał, to może pożyczysz mi na jakiś czas Xboxa. I tak się co ja będę wtedy robić w domu? A ty nie grasz na PC-cie? Przecież masz też Game Passa na PC-cie. No i staram się nie grać na PC, spędzam tak dużo czasu przy tym biurku, przy tym PC-cie, a mam literalnie Xboxa Series X 10 metrów stąd i bardzo kocham mojego Xboxa. Okay. Tak czasami się patrzę na PlayStation 4 i jestem tak, jedną generację mnie oszukaliście, nie? Jedną generację, ale więcej wam nie dam się oszukać. Dominiku, co jest grane u ciebie? Gram w... Od poza Pathfinderem. Tak, w grę, czekaj, muszę sprawdzić, jak ta gra się nazywa. Bo ona ma bardzo skomplikowaną nazwę. Crisis Core... Final Fantasy VII Reunion. Jest to remaster gry Crisis Core z PlayStation Portable, czyli z konsoli przenośnej Sony, pierwszej, tej przed Vitą, która wyszła w 2007 roku. I ja w ogóle jestem mega zdziwiony, byłem mega zdziwiony, że to jest remaster, bo ja dostałem propozycję otrzymania promki tej gry. Ja o tej grze nie, że nie słyszałem, ale nie interesowałem się nią kompletnie, bo byłem przekonany, że to jest jakiś ekskluzyw na PlayStation, tak jak było Final Fantasy VII Remake, po czym dostałem tą promkę, okazało się, że jest na Xboxa, więc ja na początku myślałem, że to jest taki remake, jak Final Fantasy VII od początku zrobiony i się super zajerałem tym, po czym ktoś mi powiedział, że to jest remaster i wtedy fujara trochę mi opadła. Bo w moim przypadku ty właśnie jesteś tym człowiekiem, który mi o tym powiedział i właśnie mi opadła fujara. Bo remaster gry... Moja wciąż stoi.
bo remaster gry z PSP to brzmi super słabo. Z dobrych informacji mogę powiedzieć, że ta gra wygląda zupełnie okej. Nie wygląda tak dobrze, znaczy to daleko jest jej do Final Fantasy VII Remake, natomiast ma takie momenty, że nie aż tak bardzo daleko. Ma momenty, że wygląda... Ale ma też takie momenty, że wygląda słabo. Jak nam wysłałeś ten model postaci, to tak, szczególnie takie vibe szczególnie, szczególnie takie NPC, po prostu przypadkowi ludzie na ulicy, nie główne postacie, bo główne postacie wyglądają spoko. Ona generalnie potrafi wyglądać zupełnie okej. Tak większość czasu. Tylko, że to, co, w czym dużo bardziej czuć, że to jest remaster gry z PSP, to jest design. Taki design, level design i ogólnie to, jak się w to gra. Bo level design to praktycznie to są wszystko korytarze i to są takie korytarze, gdzie wszystkie, każdy jest 90 stopni od takie zakręty 90 stopni tylko są w tych korytarzach. I w zasadzie tak są wszystkie lokacje zbudowane, nawet jakieś tam w mieście czy coś, nie? I to bardzo mocno czuć. Czuć to też bardzo, że to jest gra na konsolę mobilną, bo ta gra ma to są de facto dwie gry, ona ma jakby dwie części siebie. Pierwsza część to jest ta część fabularna, w której no, idziesz tymi korytarzami praktycznie do przodu, tam nie masz za wiele do wyboru i bijesz ludziki co jakiś czas, ludzik idzie, ludzik biega, ludzik bije inne ludziki, potem mogą na przykład scenki i tam jest jakaś fabułka, a druga część to są misje poboczne, w cudzysłowie. Które po prostu wybierasz z listy, w każdym save pointie możesz wybierać je z listy, ich jest jakaś w ogóle absurdalna liczba, bo zrobiłem tych misji już bardzo dużo i mam jakieś 30%, bo jestem taki licznik, ile się ich zrobiło, a tam gram w tę grę z 18, to jest gra jakieś 8 godzin, gram w nią jakieś 18 godzin, większość tego czasu robiłem te misje poboczne. Ten główny wątek jest na 8 godzin, tak? Tak, tak, tak. O co ci chodzi? I bo wkręciłem się tak w te misje poboczne, a wkręciłem się w te misje poboczne, bo to, co w tej grze jest naprawdę spoko, i co mnie najbardziej wkręciło teraz, to jest to, że to jest system rozwoju materii. Bo tam jest mega fajny system, ten taki łączenia materii, kombinowania nowych, dodawania im nowych cech, bo tam powiedzmy materie mają, mogą ci jakieś statystyki powiększać, jak je ze sobą łączysz, to one później powiedzmy masz materię, która ci daje plus 5 do magii i materię, która ci dodaje plus 10 do magii, to jak je połączysz, to powstanie inna, która dodaje plus 15 do magii. Nie do końca tak to działa, ale upraszczając. Więc to jest super wkręcające, takie kompulsywnie chce się zbierać ten exp, rozwijać tę materię i zdobywać coraz lepsze przedmioty i stawać się coraz silniejszym. I ja już się tak już się tam przekoksiłem, że w tym głównym wątku jak idę, to tam powiedzmy rzucam dwa czary i wszyscy wrogowie umierają od razu, bo już jestem super overleveled na te walki fabularne. Więc to mnie super wkręciło. Fabuła wkręciła mnie trochę mniej. Teraz w ogóle tak trochę w odwrotnej kolejności mówię o tej grze, bo w ogóle jeszcze nie powiedziałem, o czym ona jest. Jak ona się ma właśnie chronologicznie do siódemki? Jest to prequel do Final Fantasy VII, opowiadający o Zaku, czyli człowieku, po którym niejako tożsamość wziął Cloud, czyli bohater Final Fantasy VII. Uwaga, spoilery. Spoilers Final Fantasy VII, dopiero pierwszy... Część wyszła. Ale to, co będzie... Właśnie, jeszcze nie wie, jeszcze nowi fani Final Fantasy VII nawet o tym nie wiedzą, nie? Ale wiedzą, już to widać w tej pierwszej części. Ale to, co będzie w Final Fantasy VII się działo, to też nie wiadomo, bo... Albo dobra, nie będę spoilował remake'u Final Fantasy VII. Dobra, bo... ale akurat jakby ten wątek jest bardzo klarownie i jasno w tym pierwszej części remake'u poruszony, tak? Tak, jest jakby... poruszony, Zack. No Zack jest członkiem tej organizacji Soldier, do której Cloud bardzo chciał należeć. Ma... Ten miecz, on tak naprawdę też nie ma tego miecza na początku. Na początku jego miecz ma jego przyjaciel, który się nazywa, uwaga, Angel się nazywa. Ten nazywa się Angel? Angel. I zaskakując nikogo, w tym momencie wyrasta mu skrzydło. Jedno skrzydło w ogóle. No bo źle rodzice go nazywali, jakby go nazywali dobrze, to miał dwa. No właśnie. A drugi przyjaciel jego, Zack ma dwóch przyjaciół właśnie, Angela, znaczy ma jednego przyjaciela, Angela. Angel ma swojego przyjaciela z dzieciństwa, który się nazywa Genesis, i któremu też wyrasta skrzydło później. Ta fabuła jest... Czy oni robią jak w Dragon Ballu takie tam łączą się jako transformacje? Nie, oni się tak biorą ramię po ramię i wtedy mogą we dwójkę synchronizować. Ale obu wyrasta skrzydło z tego samego boku, więc to by nie zadziałało. No to jeden z tyłem. Ale oni na tym skrzydle pojedynczym latają zupełnie normalnie, co jest jakoś dziwnie aerodynamicznie, ale jakby nieważne.
Swoją drogą Genesis to jest... Znaczy wydaje mi się, że jakby człowiek miał po prostu dwa takie skrzydła anielskie, to nadal było to dziwne. To prawda. Swoją drogą Genesis to jest przezabawne imię w języku angielskim, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś musi powiedzieć, że coś się do niego odnosi lub do niego należy, to jak ci aktorzy głosowi próbują wymówić Genesis, to nigdy nie jest niezabawne. To jest zawsze takie kurde Genesis, taki, wiecie, to Genesis apostrof S, nie? I to jest tak, no, mam z tego dużo uciechy. I tak jak z Adamem Piechotą, o którym już wspominałem, zacząłem rozmawiać o fabule, on powiedział, że fabuła tej gry jest okropna. Ja bym może się nie posunął aż tak daleko, ponieważ te główne bity fabularne, jakby tak spojrzeć na nią, to, jako ta opowieść właśnie o tych, powiedzmy, żołnierzach, przyjaciołach z dzieciństwa, którzy się dowiadują, że ta korporacja nimi manipuluje, że przeprowadza, nawet że przeprowadza na nich jakieś eksperymenty, gdyby tam były po prostu jakieś nanoboty, jak z Kojimy, nie? To jeszcze by to jakoś tam było okej i się sklejało z Final Fantasy, ale tam jakieś skrzydła im wyrastają, oni cytują w ogóle jakąś fikcyjną operę, czy tam jakieś fikcyjne dzieło z tego świata. To jest tak patetyczne, tak nadęte, tak przysiągnięte jakimś takim melodramatyzmem, ale takim sztucznym melodramatyzmem. Jakby Final Fantasy VII było dość melodramatyczne samo w sobie, a to jest takie jeszcze dociśnięte, kurna, up to 11, jakby Iga powiedziała. Całą drogę aż do 11. Stare kaszubskie przysłowie, nie rozumiem, tak. Czego nie rozumiesz. Jest jeden z takich designerów i ważnych postaci prominentnych w Square Enix, który się nazywa Tetsuya Nomura. Też dzięki Adamowi bliżej poznałem tego pana. Tetsuya Nomura to jest człowiek odpowiedzialny za... Znaczy on jest w Square Enix od bardzo dawno, on pracował jako pierwszą grą, na którą pracował było Final Fantasy 4, przepraszam, w 91 roku, przy którym był debuggerem w ogóle, ale jego pierwszą grą własną było Kingdom Hearts i on jest takim jego dzieckiem, takim własnym jest Kingdom Hearts, seria, w której się dzieją rzeczy niestworzone i właśnie od kiedy on dostał w swoje ręce fabuły i designy serii Final Fantasy, no to się dzieją właśnie takie rzeczy, jak się dzieją w Final Fantasy VII Remake, które Adam nazywał nomuryzmami. To właśnie te tam jakieś spersonifikowane przeznaczenie i tak nie, dalej. Nie. Zakończenie spoilujesz. Nic nie spoiluję, no tam są te duchy się pojawiają od samego początku tej gry. Więc jest bardzo nomuryczna. Czego metaforą są kupy? Kupy? K-O-O-P-A. One się tak nazywają? Ale to w Mario są kupy. No nie, właśnie. To jak się nazywa to, o co mi chodzi? Oni mówią kopu. A, mugle. Mugle, no. Czego są metaforą? Nie wiem, czego są metaforą mugle. To są takie słodziaszne... Sforki. To jest merchandise opportunity, tak? Po prostu. Tak, nie wiem. Okay. No, w każdym razie i te dialogi są po prostu tragiczne w tej grze. No, aż żałuję, że sobie... Może nawet nie zacytuję, ale w jakimś klimacie coś kurde, powiedz. No nie wiem, no właśnie... No pełno jest takich, nie wiem, jak tam wyrasta skrzydło w pewnym momencie temu właśnie Genesisowi, po polsku to też jest okropne do powiedzenia, to tam mówi, że nie wiem, że no jakieś takie kurna, wiecie, byliśmy tam pionkami na szachownicy, nie wiem, kurna... Życia. Życia, tak, i mroczne siły rzuciły nas tutaj niczym okruchy piasku na... Znalazłam cały transkrypt tej gry, cytować losowe dialogi. Więc to jest takie, wiecie, no, a przy okazji potrafi być strasznie niezręczne. No, żałuję, że je nie powypisywałem, ale Iga zaraz coś znajdzie. Więc mi się gra bardzo fajnie ogólnie. I głównie gra mi się fajnie, dużo bardziej właśnie bawienie się tym systemem mnie wkręciło niż ta strona fabularna. Chociaż mówię, ta strona fabularna, ona ma jakby... swoje momenty. Niestety ona robi też to, co najgorsze jest w prequelach, co robią prequele, czyli nagle się okazuje, że ten Zack
to ta kokardka, którą Aerys ma na włosach, to on ma od niej, że Zack wymyślił nazwy baru Seventh Heaven, który Tifa prowadziła, że wiecie, że nagle takie wszystkie drobne szczegóły, które znamy z Final Fantasy VII, to wszystko jakby miało swój początek i ma swoją genezę w tych wydarzeniach z Crisis Core nagle, nie? Bo takie, wiecie, musi być to remember i tutaj macie odniesienia i tutaj, wiecie, to jest może takie trochę śmieszne, no. Ogólnie to jest kolejna gra 7/10, którą się wkręciłem. Dla fanów gatunku, jeżeli lubicie Final Fantasy i chcecie grać w remake gry z PSP, naprawdę... Ja nie posunąłem się tak daleko, żeby powiedzieć, że ta fabuła jest okropna, ale no jest, czasami zęby zgrzytają. Iga, twój temat, poezja, Minecraft, go. Oj, to jest gruby temat. Tomaszu, to jest bardzo gruby temat. W Minecrafcie, jeżeli gra się w survival mode, czyli ten mniej popularny z trybów, który zwykle ludzie się bawią, to Minecrafta można przejść, co nie jest zaskoczeniem najprawdopodobniej do nikogo, kto kiedykolwiek grał w jakąkolwiek grę i czytał o jakiejś. Wydaje mi się, że to może być zaskoczeniem dla wielu osób, które grają w Minecrafta, że Minecrafta można przejść i że tam jest tryb fabularny i tak dalej. Wydaje mi się, że on nie jest zbyt popularny. Słuchajcie, przypomniał mi się dialog. Przypomniał mi się dialog, ale w zupełnie innym klimacie, ale też pokazujący maestrię scenariuszową tej gry. To nie będzie chyba spoiler, że główny bohater w momencie spotyka Aerys, spadając jej Aerith. Do kościoła. Aerys, tak. Tak się czyta. I w pewnym momencie on już tak wychodzi z tego kościoła, a ona mówi... poczekaj, zaprowadzę, czekaj, jak to było? Ona mówi, poczekaj, zaprowadzę cię. Nie, mówi, dokąd idziesz? A on mówi, nie wiem. A ona, to poczekaj, zaprowadzę cię. A on pyta, dokąd? A ona, nie wiem. Halo, Komet dzwoniła, chciała tą sytuację tak. Udźwiękowić. Co? Komat dzwoniła, chciała dźwiękować tę sytuację, napisać piosenkę o tym. Jakby co sobie ten ktoś myślał? Bardzo nie poetyckie wiem. To jest. Tą wymianę jakby zdań między dwójką ludzi, nie? Dobra, wracam ci głos. Tak, więc tak jak mówiłam, dużo mniej popularnym trybem do trybu tego kreatywnego jest ten tryb przetrwania, survivalowy, który to można przejść, ma final bossa w postaci smoka, spoilery, i kiedy się tego smoka zabije, to w kredytach, w sensie zaczynają lecieć, słowa zaczynają lecieć na ekranie, się tak scrollują, jakby lecą w górę, od dołu do góry, i tam jest taki bardzo, bardzo długi tekst, który jest taką poezją zawartą w dialog pomiędzy dwoma istotami. I to się robi takie strasznie meta, ponieważ to są dwie jakieś takie postaci boskie, które rozmawiają na temat gracza i zwracają się do tego gracza. Co więcej, to jest jakby tekst z elementami dynamicznymi, więc jest w stanie brać sobie nazwę, którą nadał swojej postaci gracz. I zwracać się do niego, i tłumaczą mu jakby sens wszechświata i jego bytność we wszechświecie i to, że wszechświat go kocha. Właśnie to jest taki wiersz kompletny, co nie? Taki kończący wszelką poezję. On ci tam tłumaczy wszechświat, tłumaczy ci twoje miejsce w wszechświecie. Jakby do tego dążyła poezja i Minecraft osiągnął również to, tak, co nie? Tak, został to osiągnięte, tak. Jakby brzmi jak coś, co pasowało do Final Fantasy VII swoją drogą. Pewnie tak, tak, no. Ale no, w każdym razie tam zwraca uwagę na to, że teraz śniłeś jakiś sen, w sensie grałeś w grę i teraz musisz się przebudzić w rzeczywistości, by śnić kolejne sny, i mówią o stosunku człowieka do fikcji, ale też, że fikcja jest potrzebna ludziom w jakimś konkretnym celu i otworzeniu światów, o czym jest Minecraft. I teraz autorem tego tekstu nie jest, jak bardzo wielu ludzi myśli, nikt z Mojanga ani z Microsoftu, co więcej, ani Mojang, ani Microsoft nie mają praw do tego tekstu, ponieważ autorem tego tekstu jest pan, który się nazywa Julian Gaug, Julian G-O-U-G-H, który to napisał ten tekst dlatego, że po prostu w pewnym momencie czekajcie chwileczkę, bo się zgubiłam w moich własnych notatkach. Dlatego, że w pewnym momencie po prostu dogadał się z dwójką shareholderów,
No zgubiłam się, musicie mi dać chwileczkę w tym. Z dwójką udziałowców. Tak, tak, udziałowców. Pan Julian Gould napisał na ten temat 10 tysięcy tekst, który ma ponad 10 tysięcy słów i możecie go sobie przeczytać u niego na blogu. Ten blog się nazywa The Egg and the Rock, czyli jajko i kamień, gdzie mówi o sobie, o wszystkim, co doszło ogólnie, przez co przeszedł on oraz jak wyglądało jakby inkorporacja tego tekstu do samej gry. I on się dogadał z Notchem i dogadał się z panem, którego tutaj staram właśnie znaleźć się personalia, bo to był pan odpowiedzialny za finanse. Ale że to ma 10 tysięcy słów, to trochę... No dobrze, to może zacznę w ogóle od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że Notch, który już miał Minecrafta od dłuższego czasu w becie, chciał wydać wersję 1.0 i potrzebował zakończenia dla trybu survival. I pomyślał, że byłoby fajnie, jeżeli po zabiciu ostatniego bossa zdarzyłaby się narracja. Taki miał pomysł na to. Taki dosyć sprytny pomysł, byśmy powiedzieli, ryzykowny, nikt wcześniej tego nie próbował. Więc napisał na Twitterze, czy ktoś zna lub jest sławnym, znaczy dobrym, w nawiasie, jeżeli też sławnym, to spoko, pisarzem. No i pan został polecony, dogadał się z Notchem na temat tego, że on mu napisze wiersz. Natomiast wiedząc o tym, jak dziwne rzeczy wcześniej tworzył, czyli pan Julian Gauck, napisał do Notcha, że słuchaj, masz tutaj fragment mojego pisarstwa. I Notch był zachwycony, powiedział, dokładnie tego chcę. Więc jeszcze bez żadnego kontraktu pan Julian usiadł i zaczął grać w Minecrafta ze swoją córką i grał w niego wiele godzin, po czym ciągiem świadomości, tak naprawdę, jak on to określa, on mówi, że to sam wszechświat jakby przez niego przemawiał, ale też mówi, że jeżeli w takie coś nie wierzycie, to po prostu, że to było w jego podświadomości, jeżeli wierzycie w Boga, to powiedzmy sobie, że to był Bóg, jeżeli wierzycie w siłę natury, to coś tam. Ale w każdym razie, że usiadł i napisał. I stwierdził, wyślę to Notchowi. I Notch powiedział, jestem zachwycony, let's do this. I wsadził to do gry. W tym czasie on się miał dogadać z... Mi się wydaje, że ten pan się nazywa Karl, ale jakbyście mi sprawdzili Mojanga, to bym była bardzo... Karl Mojang. No, nazywał się Karl Mojang pewnie. Karl Manych, współzałożyciel tak. I dawny CEO Mojanga. Tak, i on się miał dogadać tutaj z panem Julianem w sprawie technikaliów. I pan Julian uznał, że Notch był bardzo, bardzo jakby miły dla niego, oni też się poznali prywatnie, więc on też tak samo się dogada z Karlem, bo przecież też musi być przyjacielską duszą. Natomiast jakby to było bardzo dalekie od prawdy, on chciał automatycznie z nim podpisywać kontrakt. Natomiast na samym początku zapłacił mu 20 tysięcy euro. I powiedział, masz tutaj 20 tysięcy euro i jeszcze przed podpisaniem kontraktu to wpłynęło do niego na konto, on sobie tym spłacił długi z kart, znaczy te wszystkie rzeczy, które się zaciąga kartą kredytową w każdym razie, która już była zablokowana, tam pospłacał sobie rzeczy i był całkowicie zadowolony z takiego jakby obrotu wydarzeń. Po czym okazało się, że jakby ten jego wiersz już jest bardzo, bardzo dawno w Minecrafcie, nikt go o tym nie poinformował, jakby, że został tam wrzucony, ale jakby na tym się skończyło. Problem pojawił się, kiedy Microsoft miał kupować Mojanga, bo wtedy okazało się, że on tego kontraktu nigdy nie podpisał. I nikt go za to wcześniej nie gonił, ani on też nie miał zamiaru tego podpisywać. Co więcej, jak on stwierdził, bardzo niemądrze, on nigdy tego kontraktu wcześniej nie przeczytał. I kiedy drugi raz właśnie doszło do tego, że miał podpisywać ten kontrakt, to dostał go już w formacie tego DocuSign, co się podpisuje jednym kliknięciem tak naprawdę myszki, składając swój podpis legalny. I on zaczął go czytać i się okazało, że oni chcą od niego wszelkie prawa autorskie do rozpowszechniania i wszystkiego, co się z tym wiąże. I on się wtedy zrobił zły. I teraz, żeby bardzo uprościć ten jakby środek tej historii, to było tak, że on już wiedział, ile Minecraft sprzedał kopii. I stwierdził, że być może nie należy mu się nie wiadomo ile z tych pieniędzy, ale był w złej sytuacji finansowej, był w ogóle całkowicie zły na wszystko co dookoła i stwierdził, że przynajmniej trochę mu się należy. No i napisał do nich, że nie podpisze tego kontraktu. A był dosyć niemiły dla Karla i był bardzo spokojny i bardzo przyjacielski w stosunku do Notcha. Natomiast to już był taki moment, że to kupno Mojanga przez Microsoft było finalizowane. Tam Notch dostał miliardy dolarów, więc Notch się w ogóle z tego kontaktu trochę wyautował i stracił z nim całkowicie kontakt w pewnym momencie. No i
pan zrobił jedyną rzecz, jaką robią pisarze w momencie, kiedy stoją trochę pod finansową ścianą, są w drugim małżeństwie i przy drugim dziecku i trochę nie wiedzą, co mają dalej zrobić z tą sytuacją. Pojechał do Holandii i wziął grzyby halucynogenne. What? Naprawdę. Dobry twist tej historii, no. Tak, i usiadł sobie w chatce, w... Tam to jest legalne, więc jakby od razu powiem, że żadnego prawa tutaj nie złamał i udał się na taką psychodeliczną, kierowaną podróż, w której chciał się zapytać, jakby chciał dojść do porozumienia ze sobą i wszechświatem, co mu się udało, ale jako, że trochę czasu mu zostało, to drugiego dnia również wziął grzyby halucynogenne i poszedł na taką już bardziej niekierunkowaną, jakby na takiego tripa sobie strzelił tego, a żeby się wyluzować. I wtedy wszechświat do niego przemówił i powiedział mu, ty jesteś ze sobą nie okej, dlatego, że napisałeś wiersz dla przyjaciela, i nie jesteś nie okej z tym, że nie dostałeś pieniędzy, tylko ten przyjaciel okazał się nie być przyjacielem i ciebie to boli. I on zrozumiał, że dokładnie tak jest. Więc wziął ten wiersz i stwierdził, mógłbym iść za Microsoftem, powiedzieć, że Magic ich oszukał, że nie mają prawa do wszystkich rzeczy w tej grze, bo ja mam prawo do mojego wiersza, który jest na samym końcu i który cały czas tam jest. Natomiast to, co ja zrobię, to ja go oddam do domeny publicznej, ponieważ my szerzymy miłość, jesteśmy miłością i tą miłość potrzebujemy też otrzymywać. I kiedy dostał mnóstwo wiadomości na temat tego, jak ten wiersz oddziałał na ludzi, którzy przeszli tą grę i przeczytali to, i są ludzie, którzy sobie wytatuowali fragmenty tego wiersza, to stwierdził, że nigdy nie zrobi czegoś takiego, że będzie prosił o jakiekolwiek pieniądze w związku z tym. Chce jakby ominąć, chce jakby wyrzucić z siebie ten cały gniew, nie chce go w sobie, chce, żeby wszyscy... On powinien olać Microsoft, bo ja rozumiem, że nie chce mu się procesować z Microsoftem, ale tych ludzi, co sobie wytatuowali, to ich wszystkich powinien ścigać. Nie, on jest pełen miłości teraz, wiesz, to się tak, ale jakby to się ogólnie stało i ja jestem realnie ciekawa, bo ten pan przez jakiś czas miał na swojej stronie swoje krótkie formy, bo on tam zdobył nagrody BBC za krótką formę literacką, tak dosyć dużo pisał, pisze też teksty piosenek, więc tam super spoko, ale naprawdę byłam ciekawa tych jego krótkich opowiadań i starałam się jakieś znaleźć, nie znalazłam, teraz już ich nie ma jakby online, ale jestem realnie ciekawa jego twórczości po tym, co ja tam przeczytałam, bo to jest taki naprawdę bardzo ciekawy kawałek wiersza, że tak powiem, to co on tam opublikował w tym Minecrafcie. I jestem realnie zainteresowana jakby co z nim i co więcej na Wikipedii ma tam napisane, ma teraz 56 lat, będzie kończył w przyszłym roku rocznikowo, jest z Irlandii i jest znany z stworzenia The End Poem w Minecrafcie, to jest, z tego jest znany ogólnie, więc jakby way to go typie, na pewno jest to jeden z najpopularniejszych, jakby liczbowo przeczytany to jest pewnie jeden z najbardziej popularnych tekstów poetyckich na świecie, pewnie patrząc tak. Po tym, jak sprzedał się Minecraft, aczkolwiek tak. Myślę, że większość... Chociaż w Biblii były wiersze, więc... I podejrzewam, że w Koranie też są wiersze i w innych świętych księgach. No, ale w każdym razie tak, jest... Ale a propos poezji, bo już kończysz, co nie? Mogę się tutaj... Tak, mogę zrobić przejście legendarne, co nie? A propos poezji, to zanim przejdziemy do coś zgrane, to jeszcze przejdziemy do nowej sekcji What the Fuck, o której zapomniałem. Okazał się trailer kultowej już gry, chociaż jeszcze nie wyszła, Sanctus. Kultowa to jest bardzo dobry przymiotnik. Jest to horror erotyczny, rozgrywający się w zakonie do twórczości Jacka Piekary z głosem Matyldy Damięckiej, z voice actingiem Matyldy Damięckiej, zrobiony przez ludzi, którzy zrobili Agony i ta druga gra, jak się nazywa? Hatred? Nie, Sukubus. Agony i Sukubus. Wygląda to niesamowicie, ja nie będę tego opisywał, musi się to obejrzeć, Iga wrzuci do opisu trailer. Wygląda to niesamowicie, wygląda to jak gra 13x10 minimum, co nie? Co wy o tym myślicie? Ja się nie mogę doczekać. Ja też, autentycznie jakby... I mam nadzieję, uwaga, że będzie crossplay. Nie, ja jestem, ja byłem zażenowany, szczerze mówiąc, jak to oglądałem i nie... Ja mogę się doczekać. Wolę, żeby to się nie ukazało. Wygląda to... Jak w ogóle to jest najgorsze, co można powiedzieć. Ja się mogę doczekać. Wygląda to paskudnie. Wygląda to jak gra u nas PlayStation 2. Tak jest. Z jakością takiego. Ale jest cycki i bicie pań. Nie ma cycków, bo są w Tak, nawet penis Jezusa Chrystusa jest ocenzurowany.
Tak, bo to będzie survival horror, taki w ogóle w stylu Silent Hillów. Ja nie wiem, stary. Co to będzie, tak mi się naprawdę wydaje. To nic nie pokazuje, jedyne co ci pokazuje, że jest dwa razy użyte, jest tylko jedna tylko jeden mechanizm jest użyty dwa razy, aż się zapakućkałam, tak się podjarałam. I to jest bicie ludzi krzyżem po głowie. I to jest literalnie jedyny mechanizm, a oprócz tego jest chodzenie. Nie wiesz, co to jest. Nie ma używania rzeczy na rzeczach, nie ma systemu dialogowego, jest coś z offu przez cały czas. To może być równie dobrze cokolwiek. No nie, to jest gra, w opisie czytam. To jest gra TPP, w której zawierająca elementy logic puzzles i stealth elements. No to totalnie brzmi jak drama, horror, erotic elements, też tutaj piszą dalej, co nie? XIV wiek, Polska, zakon. No... I Jezus, tak. Widocznie żył w XIV-wiecznej Polsce, co nie? Mało znany fakt. Wrócił teraz taki mem, który jest od dłuższego czasu już w internecie i zawsze mnie cieszy, i to jest, że tam powiedzcie ludziom, którzy powołują się na Biblię, jeden fakt na temat tego, czego w Biblii nie ma. I zawsze jest tam białych ludzi. I szalenie to lubię, bo to jest takie jakby tak. Przez to, jaką mamy ikonografię, to nikt o tym kurde nie myśli. Tak, no. Tak, jest to opowieść o Annie, młodej zakonnicy, która wstępuje do tego zakonu, żeby zorientować się, że jest mnóstwo mrocznych sekretów skrywanych tutaj, i przypływa do tego zakonu inkwizytor, który wykorzystuje swoją pozycję, żeby abuzować, torturować i upokarzać młode zakonnice w imię wypędzania ich grzechów, jakby rozgrzeszania ich, o tak, co nie? Jest również matka przełożona, która zgadza się jakby na takie traktowanie swoich podwładnych, ponieważ boi się, że zostanie pozbawiona władzy i wykluczona z kościoła. I jest nawet main features, taki tutaj zakładka, i to będzie stealth. Main feature to jest stealth. Już nie mogę. Rozbudowany system dialogów, system egzekucji, interakcje z itemami. Centralnie to jest napisane jako main features. Interakcje z itemami. Mi się wydaje, że to jest unique selling point, wiesz? To jest USP as fuck. Jest centralnie tak napisane. Interactions with items and minigames. To robicie grę, okej? Okay? Jakby tam wiemy. System walki oparty na walce wręcz i zagadki i puzzle. Więc nie, ale ja tak serio mówię, ta gra oczywiście się zgadzam z Dominikiem, ona wygląda paskudnie i wygląda, ona tak wygląda paskudnie w dwóch znaczeniach tego słowa, co nie? Paskudnie brzydko i paskudnie treściowo. Trochę się dziwię, że Matylda Damińska się na to pisze, bo Matylda Damińska mi się zawsze wydawała bardziej sensowną artystką, ale może się mylę, w sumie niewiele o niej wiem. Ale to, jako że to nie będzie taki FPS, jak robili do tej pory, czyli że to nie będzie ani Succubus, ani Agony, tylko to będzie ten właśnie survival horror, to jest mechanika, którą ja jestem w stanie łyknąć po to, żeby doświadczyć tej żeny, której się tam spodziewam. Jestem w stanie grać w tę grę tak, jak się ogląda takie filmy, które są tak złe, że aż dobre, co nie, że tam komentujesz i śmiejesz się i tak dalej. I myślę, że to będzie coś takiego. Mi się wydaje, że być może tak, ale w nią się przede wszystkim bardzo źle będzie grało, mam wrażenie. Najprawdopodobniej tak. I to jest, wiesz, możesz oglądać słaby film, ale jakby to są 2 godziny i jakby siedzisz i się patrzysz na coś, nie? Może będę to napisać już teraz. O właśnie, może napiszmy recenzję gry, w której nie graliśmy. 7/10. Dla fanów gatunku. No daj 2 punkciki, jeżeli lubisz sakralne cycki. Porno. Plus 1 za cyce. 10/10 w sumie. Wow. Dobra, więc tutaj kończymy oficjalną część naszego podcastu. Teraz undergroundowa część naszego podcastu to będą spoilery z Pentimenta, bo Dominik bardzo chciał jeszcze porozmawiać o tej grze ze spoilerami, a ja ją przeszedłem, a Iga ją zna po prostu, bo ją opiniowała. A wciąż jej nie przeszłam, ale tak. No tak, no ale coś tam o niej wiesz, no załóżmy. Ja bardzo chętnie posłucham. Więc tak... Od teraz gadamy o Pentimencie ze spoilerami. Jeżeli nie chcecie, to wyłączcie się i cześć, miło nam było. Trzymajcie się wesołych świąt i do usłyszenia po świętach. Więc tak, ja może zacznę od tego, bo ja teraz na świeżo skończyłem tą grę i
Muszę powiedzieć, że nie podzielam zachwytów Dominika. Znaczy, nie jest tak, że mi się nie podoba ta gra, o tak. To nie jest tak, że będę ją hejtował. Uważam, że to jest bardzo dobra, bardzo porządna gra, super interesująca, przepiękna graficznie i ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Natomiast i wydaje mi się, że to jest dużo lepsza historia, dużo lepsza opowieść niż rzeczywiście gra, niż jakby to mięso gameplayowe, które dostajemy i z którym obcujemy, bo to jest gra, o której ja miałem takie wrażenie, cały czas miałem takie wrażenie, że tak ślizgam się po granicach designu tej gry, że robię coś nie tak, cały czas miałem takie wrażenie, że powinienem się bawić lepiej niż się bawię tak gameplayowo, bo też może dzięki temu, że Dominik ją tak bardzo dobrze reklamował, ale też dzięki temu, że sam też po tej grze się bardzo dużo spodziewałem, bo też sobie cenię Josha Sawyera i no i w ogóle jakby same założenie, co nie? Tej gry jest super. Ale tak, ale miałem takie podstawowe problemy gameplayowe, jakie z nim miałem, to że nie zawsze rozumiałem, jak płynie czas w tej grze, a ona w dwóch pierwszych rozdziałach... Bazuje na czasie. Tak, w dwóch pierwszych rozdziałach jest bardzo, bo są trzy akty, o tak. W dwóch pierwszych aktach jest bardzo duży nacisk na to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej w ograniczonym czasie, bo po tym, jak się dowiesz, to musisz wydać wyrok. No de facto wyrok, kto zamordował. I wiadomo, że ten człowiek, na którego wskażesz, poniesie konsekwencje tej twojej decyzji. I ja czasem gra mnie ostrzegała uczciwie, że słuchaj, teraz jak tutaj podejmiesz tą akcję, to minie dużo czasu, ale często tak nie było, często było tak, że ten czas po prostu mijał. Również miałem kilka razy tak, że w trakcie dyskusji dopiero z kimś orientowałem się, że to jest de facto przesłuchanie i ta sytuacja nie była jasna od samego początku i ja żałowałem, jak poprowadziłem ten dialog jakby, bo chciałem być po prostu miły dla kogoś, a nagle się okazuje, że kurde, może jednak powinienem być trochę bardziej zakłamany, takim większym hipokrytą i bardziej fałszywy, bo się okazuje, że przesłuchuję tego człowieka i bardziej mi zależy na wydobyciu informacji niż na byciu miłym dla niego, co nie? Więc tak. I zdecydowanie ja grałem w tą grę, kurde, 24 godziny. Zdecydowanie uważam, że ta gra powinna być krótsza. I dlatego też, że jakby ten scenariusz był bardziej zwarty. Zresztą tam nie ma dużo scenariusza. Tam to jest taka gra, myślę, która by się spokojnie scenariuszowo w 10-15 godzin zmieniła. Tylko jest bardzo dużo łażenia po tych lokacjach, bardzo dużo takiego biegania w kółko, a ono też trochę wynika z tego, że właśnie przez taki nacisk na czas ty się starasz pogadać z każdym, bo nigdy nie wiesz, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. Często takie bardzo małe, ważne opcje dialogowe się pojawiają po prostu tak z głupia fran. To nie jest tak, że jak ci gra mówi idź pogadaj z tym, to nie jest najlepsza decyzja, że pójść i od razu pogadać z tym, bo być może lepiej po drodze pogadać się z tamtym, bo jak pogadasz z tym kimś na końcu questa, to ci pójdzie czas do przodu i już stracisz jakby miejsce na te opcje dialogowe i czegoś się nie dowiesz i tak dalej. I to, że ja się czegoś nie dowiedziałem, doprowadziło mnie niestety do najsmutniejszej, najprzykrzejszej mojej tutaj fragmentu tej gry. W tym drugim akcie. Kiedy musiałeś wskazać człowieka podejrzanego o zamordowanie Otta, takiego buntownika w tej wiosce głównej, który chciał się skonfrontować z zakonem, który tam nakładał kolejne podatki i tak dalej. Ja byłem absolutnie nastawiony na to, że oskarżę jednego z braci, bo bardzo dużo się dowiedziałem na temat tego, że on defraudował pieniądze, że ten Otto mu, znaczy wiedział o tym, znaczy nie wiedział, ale dowiedziałby się, bo chciał mieć wgląd w księgi finansowe kościoła. I miał motyw, ja tego typa w ogóle od początku też nie lubiłem, więc jeżeli ma zginąć ktoś niewinny, to niech to będzie ten typ, co nie? I tak dalej. A gra mi go po prostu nie pozwoliła oskarżyć, ponieważ nie znalazł najprawdopodobniej jakiegoś triggera po prostu, nie? Który by tam otwierał tą opcję dialogową. Natomiast pozwoliło mi oskarżyć tego Martina, na którego miałem autentycznie tylko plotki, co nie? Absolutnie żadnych podstaw, tylko ktoś tam gdzieś powiedział, że on miał jakieś problemy w młodości, znaczy no, i że on był tam przestępcą przez jakiś czas, a teraz się odmienił i widziano go kiedyś, jak się kłócił z tym Ottem i... No i tak, no nie oskarżyłem Martina, oskarżyłem w końcu tą, kurde, biedną karczmarkę. Ludzie zginęli, młyn spłonął, nie, tylko dlatego, że gra jakby postawiła mi to jako... I ja jakby wiem,
jakby, że z punktu widzenia designerskiego musisz mieć gdzieś te triggery, ale w moim wypadku po prostu te triggery, nie wiem, jakoś się źle zachowały. Tak, może nie źle się zachowało, ale nie zadziałało, tak. Ten system, który tam wymyślono, no po prostu nie zadziałał. Bo ja jako gracz byłem absolutnie pewien, kogo chcę oskarżyć, a gra mi nie pozwoliła tego kogoś oskarżyć, co nie? Natomiast jeżeli mamy powiedzieć, co mi się podobało w tej grze, to przede wszystkim bardzo mi się podoba, jak ona jest bardzo zwarta tematycznie. Jak wielki sens ma ten Pentiment, ten tytuł, czyli to... Ma, prawda? Tak, gigantyczny. Tak, i to, że jej się udaje być... No bo ty jeszcze, jak już mówimy ze spoilerami, to full ze spoilerami. Ja jakby nie chcę kwestionować tego, co mówisz, bo jakby moje... Ja miałem inne doświadczenie, ale jakby zgadzam się z tobą, to ma sens wszystko, co mówisz. Natomiast też koniec końców my się dowiadujemy na końcu tej gry, że to i tak nie ma żadnego znaczenia, kogo wskażemy. To też jest rozczarowujące. Że tak naprawdę my nie szukamy tego mordercy, bo ten morderca jest zupełnie poza w ogóle naszym... że my nie jesteśmy w stanie prawdziwego tak. mordercy znaleźć, że tak naprawdę każda odpowiedź jest zła. I to jest jakaś tam decyzja narracyjna. Ale wiesz co, właśnie nie do końca, bo każda odpowiedź jest zła, ale ktoś w tej fikcji... Jednak dokonuje no tych morderstw, tak, nie? Z podjudzenia przez tego księdza, co nie, tak naprawdę. I tego księdza nie możemy oskarżyć, ale jakby ktoś dokonuje tych morderstw. I to, że ta gra bardzo duży nacisk stawia na taką odpowiedzialność Andreasa, że on musi kogoś oskarżyć, że ten ktoś zginie z tego powodu najprawdopodobniej, a później nie każe się tej postaci mierzyć z konsekwencjami, jakby nie pojawia, znaczy każe się mierzyć, ale z takimi trochę abstrakcyjnymi konsekwencjami, bo nie wiesz de facto, czy on był niewinny, czy był winny, ludzie nie mają opinii raczej na ten temat, raczej wszyscy przyjmują na wiarę, że to, co powiedział Andreas, było prawdą, to mnie trochę rozczarowało, nie? I tak jak mówisz, tak na końcu jest taki trochę, może to nie jest Deus Ex Machina, to ma sens, że ten człowiek, który... Właśnie, ten... jak cię, właśnie jakby abstrahując od tam indywidualnej oceny tego, chciałem powiedzieć, że to jest tam sprawny scenariusz, że jemu się udaje jednocześnie do końca być tą historią kryminalną i jednocześnie być tą historią o tym zamazywaniu historii, o tym właśnie, no, o czym Sawyer chciał opowiedzieć, tak? Tak, zgadzam się z tym. I w ogóle uważam, że to jest mega mądra historia o tym, jak kształtowana jest historia, jak narracje następują po sobie i zastępują poprzednie narracje. I to jest na bardzo wielu poziomach robione, nie? Bo zarówno my jakby nadpisujemy historię tej wioski, bo nasze decyzje tam właśnie po latach wypływają i okazuje się, że no rzeczy są inaczej interpretowane, nie? Tak samo tych ludzi, jakby naznaczamy ich jako morderców i później już się po prostu o nich mówi jako o mordercach. I właśnie tutaj chodzi też o całą tą historię tego pogaństwa, jak przyjmowaliśmy zwyczaje pogaństwa i tradycje i figury i inne takie i zrobiliśmy z nich chrześcijan i tak dalej, więc pod tym względem mi się super podobała ta gra, nie? Jakby bardzo to doceniam. Ale. Trzy kropeczki. A czy miałeś na końcu tą... no tą dziewczynkę z początku, na stosie na końcu. Tak, miałem. Podobno ktoś tak chyba gdzieś słyszałem, nie wiem, czy ktoś mi to mówił, czy gdzieś to przeczytałem, że... Bo zastanawiam się, czy to ona zawsze tam jest, czy jest możliwe zrobienie, że podobno jak jej się mówi cały czas, żeby... Bo tam parę razy jest taki motyw, że jakby ona zdradza takie swoje zainteresowanie tymi zwyczajami pogańskimi, tą historią dawną i tak dalej, że jak jej się podobno mówi, żeby właśnie nie szła w tym kierunku i że ma tam chodzić do kościoła i tak dalej, że podobno można tego uniknąć. Ale jestem ciekawy, więc jeżeli komuś się udało tego uniknąć, to chętnie o tym usłyszę, bo to mnie bardzo uderzyło. To jest takie coś takiego, co zauważasz, to jest gdzieś tam ci mija w ogóle na tym muralu na końcu i to jest takie bardzo uderzające. To jest jeszcze w ogóle taki trochę bardziej skomplikowane zagranie, bo tobie jako graczowi koniec końców się opłaca to, że tam w pierwszym akcie ją namawiasz, żeby właśnie poznawała, w pierwszym czy w drugim akcie ją namawiasz, żeby poznawała te stare wierzenia, bo później w trzecim akcie, kiedy poznanie tych starych wierzeń jest dla ciebie istotne, to ona udziela ci pewnych informacji, co nie, i rozmawiasz z nią. A później tak, a później w zakończeniu masz takie, ale jednak spłonęła na stosie, więc być może źle zrobiłeś. Kościół katolicki na nadszedł. Tak, nie, no jakby, to akurat mi się podobało, bardzo mi się podobało, co nie, i uważam też, że to wszystko to, co mówię,
mówił Dominik o tym, jak są tam skonstruowane postaci, że to jest taka bardzo ludzka gra, nie? Taka właśnie z bardzo duży nacisk kładąca na taką, nie wiem, taką codzienność i takie... A research i bibliografia, Tomaszu, ci się podobały? Podobały mi się. Jakby ja w ogóle zawsze jak jest biografia, to biografia zawsze na propsie. Tak, ja uważam, że to też powinien być standard. No, tylko też... ta gra o wiele mocniej czerpie z imienia Róży, niż mi się wydawało, że będzie czerpać, co nie? To jest imię Róży the Game. Tak. Znaczy, no, może nie do końca, bo w imieniu Róży chodziło o coś innego, ale też nie do końca o coś innego. Jakby, tak, no, bardzo, bardzo duże też widoczne zapożyczenia są, co nie? Cała właśnie, cały klimat śledztwa, zakonu, wiedzy ukrytej w księgach, co tak, nie? Tak, ale Sawyer też, jakby on nigdy się przed... Jakby on zawsze wskazywał, że to jest inspiracja główna, tak? Imię Róży, więc jakby chciał taką grę, ma taką grę. Mm-hmm. Zrobił, wydał, graliście. Za darmo zagraliśmy. Natomiast też taką dziwną decyzją dla mnie było to, że pierwszy i drugi akt kładzie bardzo duży nacisk na te posiłki, które super przedstawiają różnice klasowe, zwłaszcza pomiędzy tymi postaciami, jak one jedzą, jak wyglądają ich stoły i tak dalej. A w trzecim akcie nagle zupełnie znika ten motyw. Nagle jak ci się zmienia postać w trzecim akcie i zaczynasz grać tą Margaret, to ona już nie musi jeść. Mnie to w ogóle tak zdziwiło. Ja się tego tak nie spodziewałem. Ja w ogóle byłem pewien, że to po tym drugim akcie, że to jest koniec gry już. I miałem takie, jak to już jest koniec gry? Bo tam Bandera zginie w tym pożarze i miałem takie, że what the fuck, nie? Ginie? No właśnie, ja byłem bardziej, no... to, że on ginie i tam wchodzi kolejna postać, to sobie myślałem, okej, takie, nie spodziewałem się tego, ale odważny ruch, fajnie, co nie? Ale to, że on nie ginie i wychodzi na koniec, to było tam takie, wow, kurwa. No to jest tak, ten ostatni twist jest taki, a to też jest coś, czego można się było spodziewać. To nie jest jakiś taki super, tak, niesamowity twist, ale to, tak, właśnie ta historia jest, jakby przypominając wszystkie te błędy gameplayowe, to sama, czy tam niedociągnięcia, może dużo powiedziane błędy, to sama właśnie historia jest na tyle sprawnie sprowadzona, że taki dosyć prosty tak naprawdę twist, jak się o nim myśli, naprawdę zaskakuje. Jest taki, że o fuck, nie? Przynajmniej mnie naprawdę zaskoczył autentycznie. Tak i też tak na poziomie ratingu bardzo mi się podobało, jak jest pociągnięty wątek upadku Andreasa, jak on pogrąża się najpierw w rozczarowaniu życiowym, później w depresji, a później już kompletnie w jakiejś takiej izolacji, prawie na granicy z szaleństwem, co nie? Jakby jest to zrobione sprawnie, z wyczuciem i przekonująco, więc tutaj tak, jestem na tak, podobało mi się to bardzo. Czyli ile byś dał, Tomaszu? 7 na 10 dla fanów gatunku. Jak lubicie takie gry, to dodajcie 2. Jeżeli czytaliście Imię Róży i wam się podobało, to 9 na 10 dla was. Nie. Pewnie bym dał więcej niż 7 na 10, bo pomimo tego, że mam takie, no, wyraźne zastrzeżenia do tej gry, co nie? I pewnie będę o nich pamiętał, pewnie zawsze jak będę o niej opowiadał, to będę mówił, że no, że za dużo się tam biegało i że mnóstwo czasu, mam takie wrażenie, że mnóstwo czasu mojego ta gra zmarnowała, co nie? Że ona nie, że nie było potrzeby, żeby była taka długa przede wszystkim. To chyba jest moje największe zastrzeżenie. Ale że na pewno ona jest czymś wyjątkowym i zupełnie osobnym, co nie? I za to, kurde, szacuneczek, że komuś się chciało zrobić taką grę, jeżeli chodzi o właśnie o klimat, o research, o czasy, o problematykę, bo wiesz, rzadko się, kurde, obcuje z grą, która na serio podejmuje tematy teologiczne z XVI wieku, co nie? I w której może się czegoś dowiedzieć. Bardzo rzadko. Tak. Można policzyć na palcu jednej ręki. Tak, pijanego drwala, co nie? No. Że wiesz, że dowiadujesz się czegoś o reformacji że to w ogóle, że właśnie, że tam, że cały ten aspekt drukowania książek, właśnie reformacji, jakby to też ma sens, kurde, w temacie tego tytułu i tego, co ta gra chce powiedzieć, co nie, że historie po sobie następują i się nadpisują i tak dalej, co nie. I właśnie ja ci wtedy, Dominik, zadawałem pytanie, bo ty mówiłeś, że to jest opowieść o opowiadaniu, co nie, i się zastanawiałem, czy wiesz, czy jest coś głębszego, jakaś głębsza myśl nie, za tym. Nie. Ty mnie pytałeś o Monkey Island. A, o to... Monkey Island, no dobra. To nie, to jednak nie.
No ale to w każdym razie Pentiment jest takim przykładem, który też jest opowieścią o opowiadaniu i ma zajebiście głęboki sens to, co ona chce powiedzieć, nie? Jakby, że jak ważne są dla nas narracje, jak bardzo budujemy naszą tożsamość, kurde, narodową, religijną, osobistą na narracjach, jak łatwo nimi manipulować, jak ważne jest pamiętanie tam starych dziejów. Tutaj nawet trochę karykaturalne to jest, bo jakkolwiek cenię sobie tam podania ludowe i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, takiej, wiesz, oralnej wiedzy, że się tak wyrażę, co nie? To kurde, ludzie w XVI wieku raczej nie pamiętali już w tym czasie czasów przedrzymskich jeszcze w ogóle. Ja widzę, że ty nie pamiętasz, jak rozwiązał problem Mulder, ucząc swoich przyjaciół natywnych Amerykanów akt FBI w ich tylko języku, żeby mogli przekazywać. Nie pamiętam w ogóle tego odcinka. Nie pamiętam, że o tym rozmawiasz. To jest konkluzja wątku w ogóle tego, jak się mówi, conspiracy. Spiskowego. Nie, no ale wiesz, tam już naciągane jest to, że są takie składne podania przekazywane z pokolenia na pokolenie z czasów rzymskich, bo to już tam setki lat, co nie, są. A jeszcze z czasów przedrzymskich, no to już z 1000-1500 lat, co nie. To już raczej taka wiedza ginęła wtedy. Nie? No to my dzisiaj już na przykład nie wiemy, co z tą późną epoką brązu się stało. Nie tak centralnie, bo po prostu to nie zostało upamiętnione i po prostu cała ta wiedza zaginęła i nie wiemy. No i gdzie jesteś, piękny świecie, tak. Wymieniają bohaterki na ten temat listy nawet. No. Tak, tak. To właśnie miałam takie wspomnienie, że one rozmawiają właśnie po tym brązu. Jest też książka na ten temat, którą ja próbowałem czytać, ale zasadniczo książka w kółko kręciła się dookoła tego, że nie wiemy, co się wydarzyło. Że były takie ludy, one są nazywane ludy tam z północy, ale nie wiadomo, czy one przyszły z północy, nie wiadomo, co one zrobili. Ogólnie nic nie wiemy. Tak. Więc to było trochę takie naciągane dla mnie. Ale chociaż nie wiem, no tam zespół zrobił, kurde, research, to może to też zreszerszowali. Może się okazało, że naprawdę te przekazy tak długo się utrzymywały w historii, no. Bez pisma, bez... Tylko... Znaczy wiesz, jakby, okej, to jest bardzo zresearchowane, umieszczone w konkretnej epoce historycznej z takim całym namaszczeniem, ale wciąż fikcja, nie? Więc... Tak, zgadzam się. A powiedz mi, Dominik, bo ty oskarżyłeś Martina, tak? Tak, tak. I jak się skończył wtedy ten akt? Tak samo, że była tam masakra i spłonął? Nie, nie, przepraszam, przepraszam. Ja chciałem oskarżyć Martina, ale oskarżyłem tą właśnie babkę z... Karczmarkę. Po prostu wy nie widzicie kobiet. Ale nazywa się seksiści. Nie, wiesz, ale... co, ja miałem tak, ja centralnie mnie gra pchnęła w kierunku nienawiści kobiet. Jakby to jest mizoginistyczna gra po prostu, bądźmy szczerzy. Co nie? Bo ja absolutnie byłem pewien, że Martin jest niewinny. Znaczy przynajmniej, nie byłem pewien, że jest niewinny, ale nic na niego nie miałem. Centralnie nic, co nie? A na nią miałem przynajmniej jakiś motyw, przynajmniej sposobność i tak dalej. I nadal mówię, ja nadal bym jej nie oskarżył, bo wolałbym oskarżyć tego brata geja. Ale nie mogłem, no. No jeszcze widzę, że z ciebie wychodzi homofob. Nie, on się nazywał Guy, po prostu. No, ale nie gej. A, to przepraszam, przejęzyszyłem się. No, nie. Gejami tam byli inni bracia. A miałeś, tak. miałeś scenę właśnie romansu między dwoma. Tak, tak. Zajebista miałem. Była ta scenka, jak oni tam tak. Padają sobie w ramiona. Również... A tam w tym samym miejscu możesz mieć scenę seksu zakonnicy. Również brałem w niej udział, tak. I zakonnica później spędza płód. I żeby się pozbyć go. I to też jest napisany spoko wątek, tak, z wyczuciem. Więc tak, więc szacunek za to. Coś jeszcze mamy do dodania? Bo ja już się wyprztykałem z moich uwag. Nie. A, i Dominik bardzo chwalił scenę śmierci. Jest to bardzo dobra scena śmierci, potwierdzam, ale na mnie nie zrobiłaś takiego wrażenia. Bo ona jest taka prozaiczna, taka, że po prostu dochodzi do śmierci. No właśnie dla mnie ona, tak jak mówiłem wtedy, ona właśnie dla mnie zrobiła na mnie wrażenie, że jest taka prozaiczna i zrobiła na mnie wrażenie tym, że ta śmierć się dzieje tak w pół zdania prawie, że... Tak, bo to jest dokładnie tam Klaus, drukarz, jest ciężko ranny, wiadomo, że umrze i w środku... Już na samym końcu prawie, że gry, w środku rozmowy ze swoją córką, tak w środku zdania po prostu, kiedy córka mu opowiada, co tu się wydarzyło i on tak umiera po prostu.
No właśnie, i to mnie tak poruszyło, nie? Że nie, jakby, to, jakby ta śmierć, jakby ona nie została postawiona jakoś na świeczniku. On po prostu, ona nie skończyła tak mu zdania. Ludzie umierają najczęściej. To no? Właśnie. Mnie pod tym względem to chyba bardziej poruszyła, jakby spodobało mi się, jak została rozegrana ta egzekucja, bo ja oskarżyłem tego brata, który tam okultyzmem się zajmował. Co było w ogóle straszne. Ferek? Ferek, tak. Co było w ogóle straszną hipokryzją z mojej strony, bo ja sam byłem wykształcony w okultyzmie. I rozkopałeś grób. Nie rozkopałem grobu, nie miałem narzędzia zbrodni. Tak, nie miałem narzędzia zbrodni. Tam nie ma narzędzia zbrodni, tam są po prostu dowody na fakt, że on się realnie zajmuje okultyzmem. Nie, no to ja wiedziałem, że on się zajmuje okultyzmem na podstawie tych listów i dlatego go oskarżyłem. I on w trakcie tej egzekucji próbuje uciec, jakby w takiej panice, co nie? I tam, i to na mnie zrobiło wrażenie, że to też takie ludzkie, co nie? Że tam po prostu człowiek nie chce umrzeć, co nie? I w takiej, to nie jest tak, że każdy, kurde, z godnością idzie na egzekucję, co nie? A ty, Dominiko, oskarżyłeś? Też jego. Ale ja go oskarżyłem, bo go nienawidziłem od samego początku. Czy wy mogliście grać razem w sumie? Tak, w zasadzie tak. W zasadzie fajnie, że Czor zrobił taką grę, która ma wiele ścieżek, ale jest jedna słuszna. Najpierw typa z brodą, a potem babę. A próbowałeś zastrzelić tego Lorenza na tym? Na polowaniu? W ogóle nie byłem na polowaniu. Nie byłeś na polowaniu? Bo można pójść z nim na polowanie i jest tam opcja, żeby wycelować w niego kuszę. Ale Andreas niestety nie jest w stanie zabić człowieka i najpierw celuje, a później czyli go opuszcza. Czyli ty próbowałeś? Tak, próbowałem. Centralnie. Tego, bo ja tego najbardziej nie lubię. Bo wiesz, ja wyszedłem z takiego założenia. Mi się podoba, zaprowadźmy chaos. Ja wyszedłem z takiego założenia, że ja tego Lorenza najbardziej nie lubiłem w grze. On w ogóle jest tak on otwartym skurwysynem, co nie? Jakby, tak. No masz go nie lubić. Tak. I wiedziałem już, że on ma romans z tą karczmarką i stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma zginąć, to lepiej, żeby on zginął niż ona. Nawet jeżeli to ona zabiła. Nie, mi się po prostu bardziej podoba, mam szukać mordercy, przynajmniej będę wiedział, kto jest jego mordercą. Bum! I myślałem, że gra mi po prostu da taki, wiesz, taką ucieczkę, że zabiję Lorenza i powiem, że ej, to ten tutaj, to on zabił. A karczmarka będzie wolna mogła odejść. Ale nie. Ostatecznie oboje zginęli. Tam. Jeszcze twoją ręką ją przecież ten... Co? Grałeś w karty z typami? Tak. Grałem w karty. A to że miałem ich? Background, miałem awanturnika, to mogłem oszukiwać w karty i wygrałem wszystko. Ja wygrałem wszystko bez oszukiwania. Please. Nie, ale ja miałem z kolei jakieś tam wykształcenie, chyba logikę. Więc mi się szanse, jakby procent szans, że wygram dane rozdanie mi się pojawiał, co też ułatwiało znacząco obstawianie. Trochę szkoda, że nie było więcej tych minigierek, a mniej biegania. Jakby to byłaby bardziej taka growa ta gra, bo tak powiem. To była bardzo fajna minigierka ta z kartami, tak. I szkoda, że w zasadzie nic z niej nie wynikało. Tak, nawet te takie głupie minigierki w stylu tam, jak słuchałeś plotek tych kobiet, to krosno robiłeś, nie pamiętam co to było, nie? Coś tam no tego tak, nie tak, robiłem. Tak. Nici przędłeś. No, nici przędłeś. I ten, no. Nawet mimo, że to była absurdalnie prosta minigierka. Tam, no... No, ale tam chodziło o wszystkich tych rzeczach, chodzi o rozmowę. Tak, dokładnie. To i jest kontekst rozmowy. No właśnie to chciałem powiedzieć, że one bardzo fajnie budują takie sytuacje dialogowe, takie właśnie uczestnictwa w życiu tej wioski i tak dalej. Nie? Więc mówię, szkoda, że nie było ich trochę więcej, nie? Aczkolwiek, no, kurde... To są też obiady, to jest najważniejsze, no, wtedy ludzie najwięcej rozmawiali, tak, jedząc. Ale i też jedzenie w ostatnim akcie zniknęło, nie? Już nie jedli wtedy, już było późno. Już tak. W dziejach, już ludzie przestawali jeść. 18 lat po śmierci Andreasa ludzie przestali jeść, no. No, dobra, to ja tyle mam do powiedzenia, mówię, jeżeli wy chcecie coś dodać, to śmiało. Ja nie. Nie, no, chyba już się wygadaliśmy, myślę. Dobra. To tyle. Cześć. Cześć. Ja.